Okej, próba mikrofonu, halo, raz, dwa, halo, raz, dwa. Na początku oczywiście, jak zawsze, internet będzie lamił. Powoli zaczynamy. Oczywiście ja wyłączam wszystko. Oczywiście za chwilę mnie zobaczycie. Ja jeszcze za chwilę dam informację, tylko że od razu po instalowaniu gra się uruchomiła. The Last of Us. Remaster oczywiście, bo PlayStation 4. Loczek, fiutek, mietek, ribetto. Hej, cześć. Krzysztof, dzień dobry, Maciej, Igor, Wilenik. Witam was bardzo serdecznie. Zaraz powiem co nieco więcej. Hej, Paulino, SQL, dzień dobry, cześć. No i witam Smesha, mojego sponsora. Ojej, znowu to głupio brzmi. Nie wiem, to jest takie dziwne trochę. Nie mogę się przyzwyczaić do tego sponsorowania. Więc tak, moi drodzy, jak sami widzicie, odpoczywamy troszeczkę od Uncharted, ponieważ przeszedłem dwie części pod rząd i fajnie by było troszeczkę sobie spokojniej dać wszystko. Pozwólcie, że ja nieco ściszę, bo znając moje szczęście, za chwilę będzie dosyć głośno. Także troszeczkę pościszam, żebyście mnie słyszeli. Więc tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybaczcie mi, jeśli dzisiaj bym był troszeczkę cichszy, troszeczkę. Robin, przestań, proszę cię, bo nie mogę patrzeć, jak na to grasz. Mam płytkę, ale mi nie ładuje, nienawidzę cię, Cole, to niedobrze. No siema Bartek, świstak, siema Tobi, sponsorze kolejny, dzień dobry, witam wszystkich. Także wybaczcie mi, ponieważ jestem przeziębiony, lekko chory. Mogę dzisiaj brzmieć jak przez taczkę i padaczkę normalnie, strasznie i nieprzyjemnie. Nie wiem dlaczego, gdzieś mnie coś dorwało, mój tata się przeziębił, możliwe, że po prostu w ten sposób gdzieś mnie troszeczkę coś złapało. Także wybaczcie, jeśli dzisiaj bym troszeczkę był taki, no wiecie, taki nie do końca. Ale będę starał się jak mogę. Napiszę, że zapraszam na YouTube. Zaczynam stream. Okej, okay. Wrzucę informacje na grupy, żeby było jak najwięcej osób. Bezimienny Darek typowy. Cześć, cześć, siemanko wszystkim. Hej, hej. Ribetto oczywiście, Assassin jest, witam, witam, jest Smeszu, jest Tobie, odrywałeś mnie od walki z błędami w returningu, o nie, jak się returning podoba, mnie strasznie bolała to ten, do roboty na 22, Marcin, oj, niedobrze, niedobrze, Loczek, dzisiaj The Last of Us zaczynamy, i jeszcze może niektórzy zauważyli, w końcu postanowiłem dać jakiś cel tych dotacji, żebyście wiedzieli, powiedzmy, na co wpłacacie. A stwierdziłem, że przydałaby mi się lepsza kamerka, właśnie do vlogowania i nagrywania, bo jak sami wiecie, z tą jakością czasami różnie u mnie bywa, a fajnie by było naprawdę jakiś taki lepszy sprzęt zainwestować, żeby te vlogi miały trochę więcej sensu. Dlatego na kamerkę postanowiłem jakąś 4K. Myślę, że może to Xiaomi 4K, no zobaczymy. Także, żebyście wiedzieli, co i jak. Więc co? Myślę, że zaczniemy przygodę. Chociaż tak jak mówię, troszeczkę się źle czuję, ale mam nadzieję, że i tak wyjdzie całkiem przyjemny stream. Także lekko przeziębiony, lekko zakatarzony i zakichaczony Robin, zapraszam Was na tą przygodę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Chociaż jeszcze, tak jak mówię, nigdy nie grałem, nic nie widziałem z tej gry, ponieważ nie chciałem sobie totalnie spoilerować. Ono wyszło bardzo dawno temu już w sumie. Znaczy, premierę miała parę lat temu, ale ja właśnie staram się unikać jak najwięcej o tej grze, bo sam chciałem ją bardzo, bardzo mocno chciałem ją przejść. Nie wiem, czy łatwy, czy normalny, ale chyba damy normalny. Miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak trudno. A granie na łatwym, to wiadomo, że wiecie, to by była przejażdżka pewnie kolejką górską normalnie, a tutaj taka z wybojami będzie. Także zobaczmy, co nam przyniesie los. Tak jak mówię, nigdy nie gram Tobi, dzięki, zdrówka, no przyda się to zdrowie. Nie wiem, dlaczego się przeziębiłem. Całkiem dobrze się trzymałem, parę ładnych lat już nie żadnego takiego większego przeziębienia czy coś, a tutaj, proszę. Jakoś pewnie dobrego rumu na rozgrzanie, do herbaty możesz mi dolać, chociaż herbatkę akurat zdążyłem wypić, może później się skoczy. Powiem wam, że muzyka klimatem wręcz z... O, jak się ta piękna gra nazywała? Kurczę, czekajcie, zaraz wymyślę. Ta nasza polskiego studia, kurde. Jak to się nazywało? Mam tą grę na półce. This War of Mine, oczywiście, matko. Tak, gitara po prostu. Hubertius, hej, cześć, witam. Cześć, Super Hunter, hej, hej. Robin, powiedz, ile kamera kosztuje? No, tak jak ustawiłem, ja właśnie myślę o tym Xiaomi 2 4K, ona kosztuje chyba około 800 zł. No, tak ustawiłem 1000 w razie czego, żeby mieć na jakieś akcesoria jeszcze inne pierdoły. Także po prostu, wiecie, fajnie by było coś lepszego mieć, bo tak to ciągle nagrywam tylko na tym, co mam po prostu.
Nie no, za spoilery raczej podziękuję. Chciałbym po prostu sam się dowiedzieć, co jak. Streamy Diego numeruje. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale są ponumerowane. Jakieś dziewuszka. Są ponumerowane te poprzednie. To mi posłuchaj mnie. Uuu, polski dubbing jest. Zlesa to jasne. Nice, to mi się podoba. Ale bez napisów? Tak, rozumiem. Więc będę ci krótko. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? Nieźle. Hej. Słuchaj się. Tunelowy bulgot, to chyba by mnie zastrzeliło na całego. Pracujesz w niedzielę, co? A, ma brodę. Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. O, kurczę, Gitara. Która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz, nie mam do tego głowy. Także streamy są ponumerowane. Wiesz? Poprzednie. Dziękuję, moja droga. Poprzednie są, oczywiście tego nie numeruję, no bo wiadomo, jest to pierwszy odcinek jakby z The Last of Us. Siema Robson, siema Bilon, hej, hej. Dzień dobry. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc... O kurde, a jaki sikor. Nice. Podoba ci się? No mnie się podoba. Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. Skąd wziąłeś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. Może dorzucisz się do kredytu? Tak, chciałbym. Nieźle, nieźle. Co u mnie, brodaczu? Dobrze wszystko. Jestem przeziębiony niestety, ale postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby nie było tego widać po mnie, że lekko przeziębiony Robin. No, po głosie pewnie będzie mi zdradzał, bo od razu wyłazi. Od razu mi się pakuje wszystko w gardło, jak tylko się przeziębię. Czyli co, mamy samotnego chyba ojca, wychowującą jakąś dziewczynkę. Zgaduję, że to jego córka. Całkiem ciekawie. Bo wydawało mi się, że to jest gra jakaś taka strzelanka, ala właśnie coś takiego, survival jakiś lekki, nie wiem do końca. Co i jak. W ogóle tak nie przykrył jej nawet? Szakarą telefon? No, szybko się zerwała z łóżka, ty. Halo? Sara? Skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Jakieś nowe lucy się pojawiły. Inner Space. Dziękuję za pierwszą dotację na dzisiejszym streamie. Okej. Okay. Wujek zadzwonił do małej, żeby dać tego. No i mówcie, że tam siema Robin, cwaniaczki z teamu Piekielniki. Stream. Dzięki piękne za dotację oczywiście. Witam. Hashtag Piekielniki. Opcje, tak? Mówicie, żebym włączył wam napisy. Ja wiem. Napisy się przydadzą. W grze pewnie będzie. Poziom trudności, tak, napisy włączymy, bo ja czasami gadam w trakcie dialogu, wiem, że tego nie powinienem robić, postaram się to ograniczyć. Pokazuję okienka z odznaczeniami, celownik, interfejs, tryb fotograficzny, okej, okay. Sterowanie, czułość, pion, kamera, strzelanie, lewy i drążek. O Jezu, będziemy strzelać, już widzę, jak to strzelanie mi wychodzi. Poprawki dla PS Pro, limit klatek na sekundę 30. No co ty, gościu? Oczywiście, że nie. Im więcej klatek, tym lepiej. Także moi drodzy, zaczynamy. Siema Robin, trzymaj Szymon, cześć Felip, hej, hej. Dzień dobry, to co? Zaczynamy zabawę. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay. Jakieś miasto w oddali, świetnie. Deska, skateboard, siemano, Robin skateboard, dajcie mi deskę. Oddać mi moją deskę, łobuzy, do mnie moja desko. No nie, ale dobrze, szanuję tą dziewczynkę. Cholera, zapomniałam mu jej dać. Gratulacje. Okej, okay, no i co ja mogę z tym zrobić? O, super. Drogi tato, no więc tak, nigdy cię nie ma, nie znosisz muzyki, którą kocham, właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak udaje ci się jakimś cudem zostawać co roku najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Pa, Sara. Super, przyjemnie. Więc to jest jej tata, okej. Okay. O, jakiego peceta ma, halo, halo. Zaraz tu w serię strzelimy na odcina. No elo, fajne to The Last of Us. Siema, John Garrett, dzień dobry, hej. Także no... Jedziemy. Robię skutnie, bo zostanie żyje na 10 ekranu. Aż tak bardzo? Nie, no chyba nie, bez przesady. Zresztą tato? Już bardziej schudnąć chyba nie dam rady, bo już bym chyba same kości za mnie zostały. Coś mi się tak wydaje. Dzień dobry, pan tata. Pan tata mu tutaj? Nie, to jest łazienka. Tak myślałem, że to będzie łazienka, ale w sumie warto się będzie porozglądać. Co tam w gazetach piszą? Okoliczne szpitale pękają w szwach. 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Min zdrowia rozszerza listę skażonych roślin. Żywność wycofana z obrotu na masową skalę. Policja szalona, kobieta zabija męża i trzy postronne osoby. Brzmi jak apokalipsa zombie, to tak hardkorowo, nie?
Tak wręcz tatusiu? Na pewno. Tatusiu, gdzie jesteś? Dzięki za serduszko pod Gytkiem. Kuba, nie ma sprawy. Widziałem to, dałem wiersz. Nie sprawdzałem jeszcze komentarzy nowych. Jak będzie następny stream oglądał Until Evil po polsku, co? Until Evil? Co to jest? Diego, o czym ty piszesz? Nie wiem, okej. Okay. Nieważne już. Nie wiem, o co chodzi, to nie będę czytał dalej. Siema, Łobin, siema, Łobuziak, hej, hej. Jesteś tu? Dzień dobry. Ale rozpierducha. Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... What the fuck? O kurde. Bo ja pierdziuszkam. Tato? No to nieźle, co tu się dzieje, ty? Ale młyniec, ja pierdziu. Widzę, że grasz moją ulubioną grę na prócz Gytkiem. Jasne. Co tu się dzieje, ty? Ale młyn. Idziemy, jazda. Co, będzie apokalipsa zombie? Serio? W sumie nawet nie wiem, o co chodzi w grze, także... Może być ciekawie. Ty kurde, jak kolejna gra o zombie, to nieźle. Dawno nie grałem w sumie w żadną grę o zombie, oprócz tam... Jak się nazywał ten... O, Until... nie Until Dawn oczywiście, kurde. To jego telefon. No, dobra. Czemu tata nie wziąłeś telefonu? W ogóle gdzie ten ojciec poszedł, ty? W środku nocy? O. Gdzie jesteś do cholery? Zadzwoń mnie. Zaraz będę. On my way. Ja pierdziu, co się dzieje? W ogóle ten Inner Space, bardzo ładna reklama jest. Dobra, odłóż telefon, laska. Siema, trzeba zacząć z dotacjami. Co tam u ciebie? Dzięki Jacek z Gołoboża. Przeziębiony, ale zadowolony, że kolejnego streama mogę zrobić. Wrócę dzisiaj później, zamów sobie coś przez telefon. Widzimy się rano, tata. Gdzie on jest? Nieźle, ciekawe. Czyli coś pojechał do pracy? Dziwne. Co się stało, ty? Psa coś zjadło? No nie mówcie, że zaraz będę kółko po prawej, Robin, kółko po prawej. Dlaczego... Wow, siema. Tata, co ty robisz? Nic ci nie jest? Nie, jestem cały i zdrowy. Wchodził tu ktoś? Nie. Nie, niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi. Dobra. Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Co się dzieje? Dokładnie, co się dzieje? Wendigo w szafie będą. Coś jest z nimi nie tak. Okej. Okay. Chorzy na co? What the fuck? Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu. Czym on ma krew? On ma krew na sobie. Łoooo! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób... O ja! Co się dzieje? O kurde! Jo! Musimy stąd uciekać, rozumiesz? Gościu się. To mi nie chodzi. O kurde, ja! Co się dzieje? To jest horror? Nie wiem, muszyk. Nie grałem nigdy. Nie widziałem nic z tej gry. Co się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. O kurde, ale akcja, już na samym ale. Już mnie ciarki zdążyły przejść 3 razy. Ja pierdziu. Co L2 mi robi? A, mogę zoomować, co nieco. Ja pierdykam, ale grubo. No czuję się zajebiście, właśnie mój tata ostrzelił komuś klaty. Może włączymy radio? Tak, jasne. Kurde, ale... Ja... Zarąbiste. Siadły komórki, radio... Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że... Wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Kurde, zombiaki, no nieźle. Zombie atakują, dokładnie, Daniel. Ja cię sunę. Lolek, siemka, hej, hej. Klimat jest, no kurde. Już gdzieś jadą. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Ho! Znalazłem całą rodzinę z bezpieczeństwa. Tommy! O kurde! Ja pierdykam. Tu ktoś w drzewo wjechał. Jezus. Ty trochę szybko... Kurde. Jakaś farma się pali w ogóle, nie? Yeah! Ale zajebista ta gra jest. Już mi się podoba, nie? Nie, oczywiście, że nie. To kto jest chory? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Ludzie w miastach? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni.
dziwne. O, jasna cholera! Pajon, co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? Pajon, bez kitu, Robercik, ale zrób coś, bo cała Polska chce oglądać gierkę, a nie twój kur. Wabebzun, ogarnij to, nie wiem, schudnij i nie jedz frytasów czy coś. To oczywiście moja opinia i nie musisz się z nią zgadzać jednego złotego. Dzięki, Pająk. No ej, za duża jest ta kamerka? Serio? Nie wiem. Dodawałem ją ostatnio na nowo, żeby złapała normalny kolor. Daj się znać, czy jest okej, czy za mała, czy za duża. Bo nie wiem. Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tomie. Czekajcie! No nieźle. Dajcie znać, czy jest okej, czy nie, bo kurde, Pająk znowu troluje. Patrzaj czat. Gorzki chleb, to trzyma... Tfu. Kłasan, dzięki piękne za dotację, chociaż taka niezbyt przyjemna YouTube'owa, no ale dziękuję, dziękuję. O, kareta leci. Dobrze jest, spoko jest, jest okej. Okay. No właśnie, wydaje mi się, że nie jest aż taka wielka. Na poprzednich streamach chyba była większa, także w ogóle... No i pięknie, korek. Jasna cholera! Ale lipa. Co to za dzięki Radecki za dotację. O, skąd się tu wzięło coś takiego? RADECK i 126, cześć Robin. Oh fuck! Dziś niestety tylko uchem i jednym okiem będę, bo inżynierka się sama nie zrobi, jednak rozpierducha! O nie, 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 to mi spierdzielamy! Zombiaki wszędzie! Dzięki piękne Radecki za dotację. Widziałeś? Tak, widziałem. To było jakieś zombie, kurde. Jest git chyba, to dobrze, dobrze. Dzięki, dzięki. Jak coś to sprawdzać, czat będą dawali mi... O cholera. Nie możemy się tu zatrzymać, nie to... przejadę przez nich do chuj! No to Tommy w drugą stronę, no! Tam, tam, tam! Trzymajcie się! Jedź! Fajnie, ludzi rozjechać. Czemu oni uciekają? Uwaga! O, wiedziałem, że się coś stanie. Kurde, było zbyt ten... Niech to szlak. Tomasz na sterydach. Holy shit. O oh fuck. Ej, hardkorowe są te zombie. A mówiłem, zapnij pasy. Ja byłem grzeczny. Cześć Robin, ja cię oglądam w pracy w komórce marskiej. Słusznie. O, nie to. Witam, witam. Dobra, czyli będziemy mieli sporo klikania pewnie. Jazda z buta. Więc tam w pracy proszę grzecznie, ładnie. Jest git, nie słuchaj, jasne. O co chodzi w tej grze, Szymon, jeszcze nie wiem. Dowiemy się w trakcie prawdopodobnie. Siema Robin, cześć Dawid, hej, hej. I cześć Dawid, numer 2. Pająk znowu się bawi w obuza, no dokładnie. O, oh, nie! Kółko po prawej. Segły w twarz. Ja pitole. Jest. Jestem, podaj mi rękę. To niezła apokalipsa zombie, nie? Co się stało? Dobra, Diego, już widziałem twój komentarz, spoko. Okej. Okay. Zrozumiałem, przyjąłem. Musimy uciekać. Palcowanie Robina, klikando. Chodź, Łonko. Trzymaj się mnie. Czy co, uciekamy, tak? A da się jakoś szybciej? Da się szybciej, bo wszyscy biegną szybko. Oh fuck. Zero, okej, okay, nie ma sprawy. Szybko uciekam, no uciekam, uciekam, fuck. Holy shit. Biegnę przecież, ja pier... Dziele, co się dzieje? No, dzięki za info. Holy shit. Biegnij. Ja pistole. Biegniemy za naszym ziomkiem z pistoletem oczywiście. No wiem, Jezus. Ja pierdziele, co się dzieje, Chryste. No spadać, ludzie z drogi, kurde, dziecko mam na rękach, daj ta spokój. Sylwester w Łodzi. Dziewczyna handluje bagiennym zielem, dokładnie. Oh, what the fuck. Czekajcie, ich jest za dużo. Tędy. Dawaj. Dobra, lecimy alejką. Spadać, ludzie, Chryste, no, władują mi się prosto pod nogi. Daj, alejko. Szybko! No przecież biegnę, ile mogę, sił mam w rączkach i nóżkach. Nie! Fuck! O, bigo! Dobrze! Jest, kwadrat jest impreza. Pamiętamy. Kwadrat po lewej, kółko po prawej. Ja za zgnojem. Przechodzą przez płot! Fucken. Nie zatrzymujcie się, biegnę! Biegnę! Dalej! Jezus, zjedzą mnie jak nic! Już na początku gry. Ja pitole. To przyjdzie do autostrady. Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę. Tylko Tommy. Spotkamy się tam. Dawaj, Tommy, mistrzu. Tomasz, biegnij. Na autostradę się kierować, dobra. O, fuck, zjedzą Gosia.
Robinie, w końcu stream, Dawid. Tak jest, jest dobrze. Last of Us mi się mega podoba. Na pewno ci się spodoba. Zdrowie, nie choruj. Dzięki piękne, zdrówko najważniejsze. Goni mnie! Goni mnie! Widzę jego cień, jak goni mnie. Uciekam szybko i nie widzę cię. Wiem, przecież biegnę, moja droga Saro. Zaraz nas zjedzą. O mój Boże! Nie wiem, gdzie mam biec. Biegnę chyba tędy. O Jezus, kochany, zjedzą mnie jak nic. Kółko po prawej, kółko po prawej. Okej. O nie! Dobra, jakiś gangster kozak. Już dobrze, kochanie, spokojnie. Żołnierz, jakiś się ma. Potrzebujemy Stać. Pomocy. Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Łukiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... No nie, może nas zastrzeli, nie? No nie, serio? Ja pierdzielę, no po prostu... Wiedziałem. Proszę, nie? Fuck! O nie! Sara? No nie! Przestań, oczki, skarbie. Naprawdę? Nie wiem. Posłuchaj, wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego, proszę. O Jezu, jakie feels już na samym starcie. Naprawdę ta gra będzie taka. Ledwo zacząłem, dajcie spokój. A już, kurde, płaczę prawie. O Boże. O mój Boże, naprawdę, gro. Ledwo zacząłem, dajcie spokój. O Jezus. Czekajcie, muszę okularki na chwilę. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Bo nic nie widzę. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania. Serio? Na ulicach leżały dziesiątki, ja setki wiem. Ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Kurde. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy w swoje ręce. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiednich stref kwarantanny. Zamieszki kurde, przerąbane. Trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki. Świetliki, tak? Nie, po prostu ten początek, ja w ogóle nie wiem, jak to skomentować. Nawet w ogóle głównego bohatera widzieliśmy dwa razy. To małą... 20 lat później? Serio? Ło, jaki skok. What the fuck? Trochę dużo różnica. I to jest dalej ten ziomek. No spoko ci, maneczko. Zaraz, moment. Ale jakiś siwiutki, fajny. Dobry gangster, też tak będę kiedyś wyglądać. Ale... O, dzień dobry pani. Co za... Miły co poranek. Za... Team Piekielniki, Tobi, Piekielniki. Dzięki piękne za dotację, za Lucika. I... Drinka? Nie, nie chcę. Ja cię sunę. Znasz dwójkę bohaterów 10 minut i prawie płaczesz po stracie jednego, ja nie? Ci wiadomość. O co chodzi? Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? O co w ogóle chodzi? Spróbuję zgadnąć. Będzie jeszcze gorzej, no byś miał pojęcia. Do wymiany nie doszło, a klient związał z naszymi ale... tabletkami. Nie to było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Lekko, yeah. Powiedz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. To nieźle. Któryś z tych dupków przeżył?
Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nazwa. Siema, to ja. Nasz Robert. Dobrze, wierzę. Nasz Robert? Nie, ja jestem grzeczny. Halo. A to sprytny sukinsyn. Nie. Cwaniaczek. Nie jest aż tak sprytny. O nie, robię na mnie zasadzkę? Wiem, gdzie się zaszył. Halo. Robin się, Robert się zaszył. Stary, nie chciałem, przepraszam. Gdzie jest córcia Sara? Nie wiem, jak długo tam będzie. Zginęła chyba, kurde. Jestem gotowy. Idziemy? Przelecieć na Islandię. Może jakbym miał pieniążki, to bym się wybrałbym na wyprawę, ale niestety aktualnie bida. Ło, zdrada. O nie, Robert, kurwa, słuchaj na Joela i koleżankę. Ja przepraszam bardzo, ale nie chciałem. Nikogo tutaj nie robiłem, jak mogłem. Przepraszam bardzo, Daria. Jestem grzecznym cwaniakiem. Jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Nikogo nie nasyłałem. Dobra, i co? To jest miasto 20 lat później, tak? No future i w ogóle. No i tak jak chciałem powiedzieć, 10 minut znam bohaterów. I normalnie już prawie po nich płaczę, ale ta scena była tak idealnie zagrana, w ogóle dubbing tak świetny. Mój Boże, jakie to było dobre, jaka początek gry, a po prostu już wiecie, takie wow, nie? Była idealnie ta scena zrobiona, po prostu 10 na 10. Mega była. Dała, brawo Robin, siema Robin, cześć Dark Phoenix, hej hej, brawo, brawo, dziękuję. Teraz to Beka mówicie. Jeszcze. Dobra. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Aha. Znowu brakuje jedzenia. Nie dziwię się troszeczkę. Ty, ale niezła. Niezły klimacik teraz jest, nie? Ja pierdolę. Wszystko jakieś takie rozwalone totalnie. Przyjdzie jakaś policja. O matko. No to miło. Aha, dobra, skanują ludzi w poszukiwaniu pewnie zarażonych czy coś. Ale i ludzie się zarażają. Dokładnie. Ciekawe, w jaki sposób dochodzi do zarażenia, to też zobaczymy. 89 na 0, o, to dziękuję piękne za wszystkie łapki oczywiście w górę. Idealnie zagrana, cóż, gdyby to nie była gra, to dałbym jej 100% prawdopodobieństwa. Ale, kurde, tacy właśnie żołnierze, którzy... Każdy rozkaz po prostu... wykonają, to jest okropne, nie? Co ja mam zrobić niby? Pewnie dalej iść, tak? Ale ja zginę tam, jak podejdę pewnie. Czekajcie, trochę się porozglądam może. Tu jest jakiś ogródek. Dobra, idziemy chyba w stronę bramy, nie? Mam nadzieję, że mi nie wezmą. Nie zrobię rozpierduchy. Stream na PC na full screenie, czy na telefonie? Prawidłowo, prawilnie. Dzień dobry panu. Dziękuję za dotację oczywiście. Hej Robin, fajna gierka. Dzięki... Name? Chyba? Wolny dzień. Odwiedzam kolejny. Wolny dzień? Jo. Super. Dzięki piękne za... Lucika, holy shit! Świetliki. No, lecimy, lecimy! O mój Boże, jest nowy sponsor! L1 na biegu sprintem. Jazda, jazda. Czekajcie chwila, zanim zacznie się akcja. Nie wiem, czy wyświetli nam Kondrada 9-6. Tak jest. Moi drodzy, przywitajmy Kondrada 96. Witamy w kolonii. Psz, chrzest wody. Przywitajcie czat Kondrada. Dzięki Kondrad za sponsorowanie chorego Robina. Akurat przyda się na leki co nieco. No niestety, przeziębiony Robin. Ale witamy Kondradzie. Dziękuję oczywiście bardzo serdecznie za tego suba wielkiego. RR-ki dostajesz. Masz jeszcze dodatkowe te właśnie no. Jak się nazywają, emotki i dzięki temu chyba będę mógł dodać więcej emotek, jak dobrze pójdzie, więc dzięki piękne Konrad, dzięki piękne. Dobra, lecimy. Kurde, grubo. No niestety, pewnie będzie trzeba latać. Witamy w kolonii, witamy, dzień dobry. Super, mega super, piękne dzięki. Apteczka, wyleczy rany za pomocą apteczki. O i Smashu wysyła Soloneza. Dzięki za piątala. Okej. Wybrać apteczkę, przytrzymaj R2, aby je użyć. Smesznego! Dzięki Smeszu za 5 zł. Dzięki. Uwaga. Widzę, że się chłopaki powoli rozkręcają. Akurat będzie na gripeksy i witaminę C. Dzięki piękne.
O kurczę. Rozpierducha na tym. Robienie grafika na full, full ekranie boli w oczy, da się oglądać, ale nie wiem, czym jest to spowodowane. A prawdopodobnie tym, że nie streamuję przez opcję streamowania na konsoli, czyli tutaj transmituję rozgrywkę, tylko z remote playa na komputer i dopiero z komputera na ten na internet, więc dlatego jakoś może być mniej mała dosyć. Musicie mi wybaczyć niestety. Nie ma patroli. Czysto, jasne. Więc niestety, może tak być. Znaczy ogólnie możliwe, że też bitrate musiałbym zwiększyć lekko, ale... Ale chyba nie jest aż tak źle, bez przesady znowuż, no. Full HD, kurde. Czego chcą świetliki od Roberta? Dokładnie, proszę mi powiedzieć. Prawda. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszedł. Aha. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Wojskowie Długo będą utuszane. Cudownie. Slon jest dobry na przeziębienie. Dbam o ciebie. A, dziękuję. Jest przyjemność. Przygotuję John Garrett. O, kurczę, no czekam. Muszę w końcu zrobić tego Sloneza, ale teraz tak... Aj. Gra od twórców Uncharted. No dokładnie, widzicie. Wszystko jasne. Nie podoba mi się to. Ale aż tak serio jest zła ta grafika? No mógłbym ewentualnie podbić bitrate, ale... Ale wtedy nie wiem, jak będzie z kurde tym gubieniem klatek. Bo to jest właśnie takie ten... Tak różnie. To tutaj... Akurat piosenka. Cześć, co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. Ciekawe. To chciałam usłyszeć. Nie daj się, nie dam się. Oglądam się od pierwszego odcinka Gothic na twoim kanale i od dawna miałem nadzieję, że nagrasz The Last of Us. Nareszcie jest okazja. Powiem wam, Joel, że... pomóż mi z tym. Jasne, chętnie. Lecimy, lecimy, pomożemy. Że bawimy się w jakieś przesuwanko. Oj, się książki i flaszka przewróciły. Oj, wszystko w pizdiet. Dobra. Imagine Dragons lubię, Kuba bardzo lubię. Uważajcie, jeden z moich ulubionych zespołów. Okej. Dobra, tak patrzę co nic. Pierwsza łapka w dół, o nie, koń. Nie dobrze, no cóż, tak bywa. Zarąbista jest grafika taka futurystyczna. O, jasna cholera! Super. A co to za monstrum? Dzięki. O, skąd się tu wzięło coś dzięki takiego? Dzięki za dotację, jeszcze zobaczymy Batman tą drugą. Skateboard, masz przy sobie pudełko z chusteczkami, gra jest super. Masz w planach Max Payne. Pozdro PS, ja masz wachtę, ja idę zawisnąć w kimę do jaskini jednego złotego. Dzięki Batman Mati, wiesz co, dzięki piękny za lucika. A co do tego, to bardzo możliwe, że nagram Maxy kolejne części. Właściwie trójki nigdy Maxa Payne'a nie przeszedłem, ale dwójeczkę chętnie bym nagrał, zwłaszcza, że mam save'y. Żeby móc zagrać sobie na specjalnym tam trybie, dzięki któremu teraz wychyl i naciśnij X, aby chycać przez barierki. Dobra, świetnie. Czekajcie, czyli L-ką się biegało, L1, tak, cały L1 się biega. Mamy plecaczki, super. O, widzę, że jest sporo rzeczy. No i pistolet pierwszy, nieźle, nieźle. Byłem na koncercie Smashu, oj, zazdroszczę, kurczę. Poprawiona wersja na PS PlayStation 4, tak, to jest ten Remaster Edition na Playkę 4. No ja wiem, że grafika nie jest idealna tak, jak powinna być, no ale niestety w inny sposób nie będę w stanie niestety wam R2 wycelować, tak, niby? A, świetnie. Czekaj, laska, czekaj. A nie, tym się ten, dobra, luzik. A, będę musiał się przyzwyczaić trochę do sterowania. Podsadzić cię tutaj, laska, dobrze, już, chycaj na górę. Także wybaczcie, że po prostu, no, może być graficznie nie tak, jak powinno być, no, ale w inny sposób nie będę mógł wam przestreamować tej gry tak ładnie, żeby było okej, no nie? Dobra, teraz ja bym chciał wejść. Chodźmy. No, lecimy. Dobra, rozbij i chyc. Zastanawiam się, kim jest ta laska, no nie? I czemu nam pomaga? I czemu się z nią trzymamy? Kim w ogóle jesteś, kobieto? Jak cię znaleźliśmy? I w ogóle o co chodzi? A, wypad z baru. Nieźle, nieźle. Jak zauważyłeś, to zmieniłem nick na łatwiejszy Kuba. Bardzo dobrze. No, teraz jest łatwiej, zdecydowanie. Kartę graficzną podkręciłem w panelu z Nvidia. Wszystko pięknie śmigał, czek. Bardzo dobrze. Dobra, którym się biegało? Nie, nie mogę teraz biegać w ogóle. Okej, okay, no dobrze. Jak tu jest ładnie. Nie byłem na zewnątrz. Ta, randka. Jestem romantykiem. Okej, tym się sceluje. O, dobra, L1 się trochę przyspiesza. No, ładnie, powiem wam, ta gra wygląda naprawdę ładnie. Gdzie drabina? Ktoś zarąbał, kurde, drabinę. Ktoś zarąbał, ktoś zaebał i się nie bał, kurczę, normalnie bym powiedział. Drabino, drabino, chodź tu do Robino. Gdzie ty jesteś, wredna? Okej, trzeba się rozejrzeć za drabiną, mam nadzieję... O, jest drabina za samochodem, świetnie. No to łapiemy drabinę. Wagon dostał wczoraj super czata 500 zł. Czyli dla siebie ma 250 smashów. Wiesz co? Nie wiem, jak to działa, ale bardzo możliwe w sumie, że tak to jest. Ale właśnie, wiesz co? Wydaje mi się, że chyba nie aż tak. Znaczy, wydaje mi się, że trochę
że trochę mniej ten YouTube zabiera, że nie po połowie. Tam chyba 70% dostaje streamer, a 30% YouTube? Chyba troszeczkę coś tak mi się wydaje, że tak jest, ale nie wiem. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Nie, no dlaczego? Żartuj się, mile. Jesteś kobietą, więc respect wamen, wamen. Respect wamen. Respektujemy, respektujemy. Kto się nie bał i zabrał gdzieś indziej, dokładnie. Grałem w kosza i złamam palec, zaraz wciks. Bardzo, bardzo niedobrze. Kędy. Bardzo niedobrze. Ostrożnie tam, cwaniaczki, ostrożnie. Ja wiem, że sport to zdrowie, ale... Wciąż ma naszą broń? Robert wciąż ma broń? Żeby miał. Ojej. Latarkę włączyć. Okej, okay. Nie ma sprawy. Nie wiem, czy latarka to dobry pomysł, ale chyba okej. Okay. Kolejna dostawa? Bill ma ponoć załatwić więcej leków. Po co wam amunicję w ogóle ludzie? Czekaj, zarodniki. Oj, dobra. Aha! Czyli zarodniki to są grzyby. I to... Ostatnio było tu czyste. Dokładnie. Coś się tu rozpyla. Ostrożnie. Aby kucnąć lub stać. Okej. Okay. Aha, dobra, musimy przejść przez dziurę. Ciekawe, bardzo ciekawe. Czyli co, zarodniki powodują to, że ludzie się zarażają? Mamy winnego. Aha. Świeże zwłoki, zjedzą mnie. Pokałem tylko w kod Modern Warfare 3, jak Sob umarł. Przy tym się powstrzymałem. Dzięki piękne za dotację. No, akurat Modern Warfare 3 nie grałem, ale no na pewno są takie właśnie momenty, które wyciskają łzy. No to nieźle. Nie? Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Dobrze, że na łeb się nie spadł ten sufit. Yeah, kurde, bo by była lipa. Nie podoba mi się to. Trochę filsów i wybuchów mi na początku. Tak, dokładnie. Pomocy. Gościu, co ty tu robisz? Matka mi się zepsuła. No to już... Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam. Aha, odstrzelamy. Musimy go... Pomóc mu się nie przemienić, tak? Spadamy stąd. Nie, czy to był dobry pomysł, no ale... Nie chciał się zmienić, tak? Chwila, laska, co ty tak mnie pospieszasz? A może tutaj są jakieś fajne itemki? Zobaczcie, jakie komputerki tu stoją normalnie. Okej. Okay. Nari, na razie uciekasz? No nie, no Nari, to ja tu streamka robię, a ty uciekasz, wiesz co? To Robin, przeziębiony, ledwo co sił mu starcza na gadanie. I nie, no nie szanuję. Dobra, którędy mamy iść? Pójdę w lewo. Może znajdę coś ciekawego. Chociaż zgaduję, że nie powinienem się specjalnie tutaj, przemieszczać zbyt wiele. Chociaż może znajdę jakieś znaczki, chociaż z tego co widzę to kręcę się w kółko, więc biegnijmy po prostu. I przez ugryzienie. No to zazwyczaj tak jest, że te zombiaki to zarażają w każdy możliwy sposób. No właśnie, przede wszystkim przez jakieś dziabnięcie, no nie? Dobra, w takim razie musimy przejść tędy pewnie. Tak, słyszę. O nie! Najgorzej. Przytrzymaj R1, aby Joel zaczął nasłuchiwać. R1, dobra. O, ty, to ciekawe. Widzę przez ściany, na niedzielę. Podkradnij się od tyłu do zarażonego i chwyć go wciskając trójkąt. Jasne, nie ma sprawy, gro. Chwyć! Jasne, czemu nie? Tam zżera jakiegoś gangstera. O kurczę, no ciekawe. Czy jestem w stanie... Nie wiem, czy zacząć strzelać do nich, czy się przekradać obok? Na światło chyba nie reagują jakoś specjalnie. Chyba, że zacznę ładować ostro. Tamta co robi w ogóle jakieś ciki-briki, nie? Dobra, przyspieszmy trochę. Jak tam ogólnie? Dobra, chyba się nie skapnęły. Spróbujemy przejść dalej. Może tędy? Dobra, na razie się żyje. Okej, okay, to coś jest. Amunicja, świetnie. Nie wiem, czy mam zebrać to. Czekajcie. Nie tym. Co ty robisz, gościu? A, trójkątem. Dobra, jasne. Mało tej amunicji, także lepiej, żebyśmy spokojnie się przekradli. Jasne, powolutku. Wallhacki mam jakieś normalnie, no. Powolutku się przekradnę. Zdobyłem trochę amunicji. Myślę teraz, którędy by się stąd wydostać. Kurde. Spróbujmy poszukać tutaj. O, czekajcie, tu coś jeszcze było. A, życie pełne mam oczywiście.
Dobra, wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinniśmy spróbować. Jezu, te bębenki, ja cię sunę. Ale przerąbane w ogóle jakieś zombiaki. No nie, chyba tędy nie. Trzeba będzie się spróbować cofnąć. Aż tak tym piekielniki. Spokojnie, powoli. Dobra, może tędy tutaj? Na początek ludzik Dark Phoenix. Dziękuję, Dark Phoenix. Dzięki, dzięki. Nie, no tędy nie. A, schody. Jasne, czemu nie schody? Dzięki za ludziki, dzięki za wszystko. Siema, Dolnio. Hej, hej. Okej, okay, może powoli. Tutaj na dole zżerają tego gościa, więc luz. Dobra. Czekajcie. No nie, dobra, chyba jest okej. Chyba przeżyliśmy. Schody jednak spoko. Tu coś leży. No nic, nie, to chyba jakieś kontakty, nic nie leżało. Dobra. Cali zdrowi. Spróbujemy. Cordix, w czym pomóc? Nadal nie mogę wysłać. Klikam te... Klik to klip i nic. Co, Cordix? O czym ty piszesz? O co ci chodzi? Halo? Dobra, coś mamy. Wiadomość. Obejrzeć wiadomość. Przybliż. Witaj, bracie. Yeah. Cześć, braciszku. Tak niewiele brakowało. Siedzę za murami, wiedząc, że nigdy nie zobaczę strefy. Czekając za przemytnika, słyszeliśmy zbliżający się oddział żołnierzy. No, nieźle, nieźle. Dobra. Zarażeni próbują się wedrzeć do strefy. Ciekawe. Niezbyt to dobre. Mam nadzieję tylko, że te deski się nie zawalą, bo będzie smutno. Wtedy bym musiał się zmierzyć z tymi zombiakami na dole. Okej. Okay. Chyba jesteśmy cali i zdrowi. To już wszystkie. No, powiedzmy. O kurde, ale te grzybki rzeczywiście nieźle dają czadu. O, jaka piękna rzeczka. Wracajmy do miasta. Hyc, dobrze. To po cholerę. Okej. Okay. Przyznam, że oprawa audio jest naprawdę na wysokim poziomie, Frank. Zdecydowanie, bardzo spoko. Jedyne, co właśnie mi dokucza, to to, że nie mogę wam pokazać tej gry w pełni okazałości. Musiałbym ją przestreamować właśnie bezpośrednio z playki. No ale inaczej nie mógłbym być na kamerce i różnych innych rzeczy nie byłoby widać, no nie? Siema, Aaron, hej, hej. Tylko, że są przeterminowane. Dzień dobry. No to pozarastało trochę nieźle z tego, co widzę. Znaczy w ogóle jakie fajne skróty sobie poznajdywali, no nie? Jasne, jasne. Żeby się nic nie dostało, ale wszystko pozarastało fajnie. Powiem wam, że bardzo mi się podoba to, co tu się dzieje. 131 osób, o kurczę, witam oczywiście wszystkich serdecznie. No to co? Wychyl do przodu, naciśnij X, jasne. Musicie mi dać chwilę, muszę się ogarnąć ze sterowaniem. Niestety ja mam zawsze problemy, żeby się przyzwyczaić. O nie, no co ty mówisz, laseczka? No cóż, czyli zgaduję, że Robin musi po raz kolejny uratować dzień i spróbować odzyskać deskę. Tak, 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 już idę. Pozwól, że zejdę tak, żebym się nie zabił przy okazji. Okej, okay. Jest trójkąt, jest impreza. Siema Robin, cześć, to ja Norbert. Hej, hej, dzień dobry. Kamisak, 2232, hej, też siema Nako. Już podaję, czekaj, gdzie jesteś? Gdzie ta laska? Halo, laska. Gdzie ona zginęła? Dobra. Tirara, biegam sobie z deską pod pachą. Gdzie jest ta kobieta? Chryste, no. A, tędy. No dobrze, jak chcesz. Byłaś przed chwilą w innym zupełnie miejscu, dlatego nie byłem pewny. Okej, okay, masz. Masz tutaj deskę, proszę bardzo. Ciężka jest. Dam radę. To jest prawdziwa, samodzielna kobieta. Feministka. Nie, oczywiście nie. Żartuję, żartuję. Dopiero zauważyłem, że cel dotacji. Super czaty jakieś wysłałem Smashu. A widzisz, no postanowiłem, że kurczę, wysyłacie te dotacje, to żebyście wiedzieli, na co wysyłacie. Żeby po prostu... Żeby nie było tak, że wysyłają mi wszyscy jakieś tam dotacje, a potem nie wiadomo gdzie, na co i dla kogo to, no nie? Więc stwierdziłem, że fajnie by było dać... No już, kobieto, czekaj. Muszę znaleźć najpierw jakieś wyjście z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zgaduję, że będę musiał jakoś przejść tędy. Także tak, także żeby po prostu był jakiś cel, żebyście wiedzieli, na co idzie ta kasa. Stwierdziłem, że właśnie by się przydała jakaś dobra kamera do vlogowania, żebym mógł częściej po prostu te vlogi dla was nagrywać, bo no sami wiecie, że z tą jakością różnie bywało u mnie na vlogach i tak dalej. Ja tak to jakbym miał taką fajniejszą kamerkę, byłoby całkiem okej. Outlasta dwójkę i chyba tak, chyba kiedyś nagram. Tak mi się wydaje. Czy nie lepiej zebrać na kartę przywycającą PlayStation 4? No można by było ewentualnie, ale w sumie... Siema Elo i pozdro z Wyrka, Team Master, pozdrawiam. No ja też powinienem w Wyrku leżeć, ale no cóż. Streama trzeba zrobić. Mógłbym streamować bezpośrednio z konsoli, ale kurde, karta grabująca z playki... No nie wiem, nie wiem. Ale co, serio jest aż tak źle? Serio aż tak nie da się oglądać tych streamów z playki? Że aż tak tragiczna jest ta jakość? Wiecie, no u mnie ja normalnie sobie mogę grać i tak dalej, ale... Możliwe, że po prostu by się przydał bitrate podbić. To może by poprawiło troszeczkę. W sumie mogę sprawdzić sobie, wrzucając na chwilę na drugi ekran streama. Mógłbym trochę podbić bitrate po prostu, może by wtedy ładniej...
łapało. O, John Garrett, halo! Tak, oglądałem sobie tego, Izaka. Teraz jak klikam za każdym razem YouTube'a, to mi Izaka wrzuca. Także może po prostu bym wziął ten, może po prostu bym jakoś to ogarnął. No dobra, wrzucę sobie na Full HD pełen ekran. Może tego bitrate'u właśnie trochę brakuje i dlatego. Dobra, lecimy. Wiem mniej więcej jak biegać, nie da się niestety zbyt szybko. Na pewno się przyda. No ciemnawo z tego co widzę jest, ale to pewnie przez mój ekran. Dobra, ammo podnosimy. Dziękuję. 4 amunicji, kurde, konkretna ilość. Tylko serio, czy mi się przyda? No rzeczywiście, bitrate by się... Oj, rzeczywiście trochę klockowata ta grafika. No, przy większym bitrate'cie mogłoby być całkiem ładnie. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Ale nie no, tak to chyba nie jest aż tak źle. Znaczy jest tak samo jak u mnie, no nie? Czyli po prostu, czyli jest trochę to rozmazane, ale z drugiej strony, no nie jest aż tak tragicznie, no w sumie, no. Jest dobrze. No ja wiem, że to nie jest jakieś cudowne i tak dalej jakościowo, ale... Ale no... Tam widzę, że jakieś poruszenie Johnów Garrettów. Dokładnie, dokładnie. Odcineczek. To tylko dodaje pikanterii. No, super. Nie mówię, że jest źle, ale ogólnie taka inwestycja na przyszłość byłaby spoko. Nowe ciekawe gry na PlayStation wyszły. Ja wiem, no ja aktualnie będę streamował prawdopodobnie tylko i wyłącznie z playki, póki nie dorobi się jakiejś karty graficznej lepszej. Tez? Nie teraz, teraz. Nie, spoko. Nie teraz, słyszysz? Okej, rozumiem. To jakieś ghetto się trafiło. Aha, spoko. Co to jest w ogóle za miejscowa? No nie wyglądają zbyt sympatycznie ci ludzie. Zepsujesz, kupujesz. Jezu, spoko, gościu. Co tam się dzieje? Ej, blokuj go! Dobre ziomki w ogóle. Głośniej, głośniej! Jezus, teraz mam 1050 Ti. No jest spoko do grania, ale to tylko do grania. Do streamowania, renderowania, nagrywania z niej już gorzej niestety. No ale może jakiś grabber, czemu nie, ale to też cholernie drogie urządzenia są. A taka kamerka do vlogowania i tak dalej. Pół godziny temu. Mogłaby być. Poszedł na nabrzeże. Mogłaby być tam całkiem jest. dobrą inwestycją. Na przyszłość. Robin na mieście, Rafcik, jedziemy, kurde, jakieś ghetto. Ciekawe w ogóle, co tu się dzieje. Znaczy, widzę, że ludzie sobie jakoś poradzili z apokalipsą, przynajmniej troszeczkę. Okej. Okay. Ta nasza znajoma jest, widzę, że obcykana z jakimiś miejscowymi, całkiem spoko luz. Dzień dobry państwu. Oto jazda. Aha. Już widzę, że to będzie napierdzielanka. No niedobrze, niedobrze. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. O nie, przyszli po mnie. Wiedziałem, że tak się skończy. Kamerka dla youtubera, zawsze kozak inwestycja. No. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Myślę, że to by była dobra inwestycja. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Gościu, respect woman trochę. Aha, no to poszło całkiem sprytnie, szybko, yeah. Kulca jest za osłonami. Będę cię osłaniać, zajdź ich z boku. Jasne, czemu nie? Okej, tylko... Co tam się dzieje w ogóle? No weź mi osłaniaj, kobieto. No, to fajna osłonka. Właśnie chciałem go zbejtować na strzał. A, nieźle. O, ty kurde gościu, o ty kurde FBI. Ja ci zaraz strzelę. Mam mało amunicji, więc trzeba będzie uważać. Chcę właśnie zbejtować. Dostał, świetnie. Ale dostał za tyle, że nic, nie? Dobra, może tamten padnie. Wolałbym, żeby to nasza znajoma strzelała. Właśnie. Bo ja nie mam zbyt wiele amunicji. Dawaj, lasko, strzelaj. Dobra, po prostu chciałem, żeby ona ich wystrzelała. Bo nie chcę amunicji zbyt wiele tracić. Może oni mieli trochę jeszcze amunicji, czy nie? Jakieś kurde małpki. Hej wszystkim, cześć Natalio, hej. Robert to spec, no cóż, zawsze wiadomo. Czytaj moje komentarze, Dawid. Czytam te, które akurat mi wpadną między czytaniem a graniem. Nie przejdziemy tędy, co ty? Murek. To chyć na murek. Lecisz, mała, lecisz. Licznik subów dać, byłoby cacy smash, mówisz? Spoko, na następnym streamie mogę zarzucić. A myślę, że będzie okej. Hej Firek, hej. Także tak, niestety lekko przeziębiony Robinos, ale myślę, że i tak całkiem fajnie wychodzi na razie. Przyjemnie się gra, powiem wam. Póki co. Czemu Robin nie odpowiadasz? Wczoraj odpowiadałeś. Riberto, wczoraj nie było streama.
A tak to nie wiem, o co chodzi konkretnie. Przecież czytam wasze komentarze, tylko wiecie, chcę też pograć, bo ludzie przyszli tu pooglądać, jak gram, a nie jak czytam komentarze, no nie? Więc musicie wziąć pod uwagę, że na streamach nie będę mógł czytać wszystkich komentarzy, jak leci. Próbuję tutaj, jak tak. mogę, no nie? Jasne, lecimy. I tutaj będzie, znowu będzie strzelanko. Elanoi Noir, możliwe. Bardzo mi się też podoba z gierki. Sobie dzwoneczek kliknięty, Firek. Dobrze, dobrze. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Uh-huh. Jezu, mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzimy. Rozdzielcie. Cicho i skutecznie. Nikt się tu nie kręci. Więc się skradasz, muszę wyeliminować przeciwnika bez użycia amunicji. Ta ona to w ogóle pobiegła do gościa już. A, do gościa już zrobiła na tacy. Dobra, czyli skradanko widzę, że w tej grze jest bardzo tutaj sowicie nagradzane. Dobra, jazda. Spróbuję. No przecież robię co mogę, kobieto. Czekaj, chcę nasłuchać. Gościu tam siedzi. Ruchy, ruchy, kluchy, leniwe, lecę, lecę. Okej, okay. Pip w pętli, dawaj live'a. No, kurde. Mhm. Z kim on rozmawia? A, z jakimś tamtym typem. Kobieto, wiesz, że siedzisz prosto na wejściu? Czy ona nie ogarnia, że za chwilę ją wszyscy zobaczą? Jep, jep, jep. Dobrze, chętnie. Tylko jeszcze nie wiem... Aha, bo tamten patrzy. Dobra. Mój kuzyn się z nimi skumał. Nie wiem, czy strzelać. Wolałbym chyba nie strzelać. Dureń myśli, że uratuje świat. Chwila, a tamten się patrzy w ścianę? Co, on walnięty? Spoko. A mogę na przykład obejść i wejść innym wejściem? Mogę. No spróbował. Tylko nie wiem teraz, czy się uda oczywiście. Chwyć! Nie? O cholera, jasna ty! Ajajaj! Niech to szlak! O Jezusku, kochany, ale mi się dostało. Dawaj laska, strzelaj do bydlaka. Niech to szlak, dostało mi się trochę, nie zauważyłem, że muszę trójkąt kliknąć przy tym. A gdzie jest tam ten bydlak? Dawaj gościu. Ładuj, ale powiem wam, że jak się dostaje kulkę, to tak serio, kurde. Słychać tutaj, że ostro ten. O, tam się schował. Tam widziałem, że coś mi się świeciło jeszcze. Dobra, spróbujemy gościa dziabnąć. Trochę mi się oberwało, mimo wszystko. Okej, okay, tam biegnie teraz. Serio, co on, walnięty? Latać będzie teraz w kółko? Gościu. A, wiedziałem, że nie trafiłem. Po prostu. Już jak w niego celowałem, to wiedziałem. Dostał, ale to chyba nie był śmiertelny cios. Dokładnie. No więcej. No, nie mam zbyt wiele amunicji, gościu. Fajnie, jakbyś jednak zginął. Dziękuję. Niech to szlak. Bydlaki twarde. To coś było. No właśnie, coś tu się świeciło. Robinie, jedziesz z koksem. Tak, trzymaj. Życzę ci tego srebrnego przycisku z całego serca. Trzymaj się przy tej grze bardzo mocno, Johnny. Dzięki. Dzięki, piękne Johnny, za dotację. No, staram się jak mogę. Robimy, co możemy. Tutaj widziałem jakiś kluczyk. Spróbujmy go zabrać. Jaki wielki ten klucz był. Nie wiem, czy widzieliście. Taki jak cała ręka praktycznie naszego bohatera. Strzelaj do Polaka bydlaka. Trochę ammo zmarnowałem, niestety. Szkoda, trochę szkoda, ale luzik. Przede wszystkim widzę, Robin, kolejny klasyk, Lukora, dokładnie tak. Tym się coś świeciło przez chwilę, ale chyba wydaje mi się, że to mógł być po prostu odbraz jakiegoś światełka, świecidełka. A rozejrzymy się po tym terenie, może znajdziemy jakąś apteczkę, byłoby całkiem fajnie. Tu coś leży, świetnie. Jest i apteczka, proszę bardzo. Aha, automatycznie została użyta, dobra, nie ma sprawy. Może jeszcze coś tutaj na półkach, wiecie, coś mi się wydaje, że ta amunicja może mi się przydać niedługo. A z piątką amunicji, z moimi skillsami w celowaniu, to może być różnie. Dobra, jest nieźle. A Robin, w tej grze przeciwnicy nie reagują na przyjacielu, dopóki nie zaatakujesz ich. Aha, aha, spoko, czyli dopóki mnie nie wykryją, to mojego przyjaciela też nie. To dobrze, to spoko. Team Hitbox, Kondrat. Dokładnie, ojej, hitboxik, kurde. Okej, okay, tu widzę, że jakaś butla jest. Wejdź zamach przyciskiem L2 i rzuć wyciskając R2. Okej. Okay. Blokowano samouczek, ciśnienie, aby go wyświetlić, jasne, spoko. Czyli co, musimy odciągnąć gości gdzieś tam. No dobra, to robimy rzut. A, czekajcie, i tym rzucać, tak? Hej, słyszałeś to? Słyszałeś to? Słyszałem, jeja. Yeah. No chyba mnie szukałem teraz. Niezbyt dobrze. Tarirara, rozejrzyjmy się, ale powiem wam, że na razie, no, gościu gdzieś tam pobiegł. Okej, okay, okej. Okay. Czyli co, spróbujemy gościa trafić? Znaczy, dziabnąć?
Mógłbyś się nie ruszać przez chwilę, gościu, to by było całkiem okej. Okay. Okay, więc chwyć i ładujemy. Dawaj go, dawaj. I do spania. Dziękuję, dobranoc. Yeah. Kurde, szkoda, że amunicji z siebie nie ma, typie. Okej, okay. Teraz bym sobie ponasłuchiwał troszeczkę. Czy jest w okolicy jakiś przeciwnik? Chyba na razie nie. Tam widzę, że coś leży, więc się poskradajmy. Kolejna butelka, super. Nie wiem, po co mi ona, ale może się przydać jeszcze. Najwyżej komuś przez łeb damy i tulipana później. Yeah, i będzie bicie. To coś znowuż. A, kolejna butelka. Niech będzie. Cordix. Okej, okay, sorry, że tak pytam, spoko, spoko. Eksploruj, to ci się zwróci. Okej, okay, robię, co mogę, Dawidzie? Siemano wszystkim, witam Rominku, cześć Mateuszu, The Last of Us miazga. No, mam nadzieję, że będzie się podobało. No ja wiem, że jakość niestety trochę suck, ale wiecie, no. Na razie trzeba będzie ogarnąć to w ten sposób. Może rzeczywiście jakąś tą kartę do przechwytywania, żeby była ładna jakość na streamkach. No bo przez ten remote play to nie dość, że mi internet zżera. Nie dość, że mi internet zżera, to jeszcze właśnie... Okej, okay, tutaj widzę, że gra mi pokazuje, że mógłbym niby... coś zrobić, rzucić w gościa pewnie. Kurde, chciałem mu tulipanka pięknego na głowie rozbić, no ale... niech będzie. Jesteś mega pozytywną osobą, Mara, wciks, wiadomo, wiadomo. Siema, czołg FM, dzień dobry. Tak, no wiem, wiem, ale niestety przeziębiony, kurczę. No ja nie wiem, jak Robin mógł się przeziębić? Przecież toż to normalnie, normalnie, kurczę, straszne. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem jakkolwiek jakoś przeziębiony czy chory. No, cholera jasna. Okej, okay, tu widzę, że coś mamy. Kosa. Ostrze. Ostrza to broń do walki z ukrycia. Pozwala zabijać wrogów szybciej i dyskretniej niż poprzez poduszenie. Zakręć się do przycinka, wciśnij trójkąt. Następnie ponownie trójkąt, aby użyć ostrza. Ostrza można użyć ograniczoną liczbę razy. Gdy wytrzymałeś, ostrza spadnie do zera, rozpadnie się. Dzięki podręcznikom szkolenia możesz zwiększyć ich wytrzymałość. Jasne, więc mamy jedną kosę. Nieźle. Spoko, Robin, ja też chory smaszu. No i idziesz, kurczę, niestety. Fajnie, że mnie nie zauważyli w ogóle. Miałem dużo szczęścia. Teraz jakby ich zajść. Spróbujemy trochę inną drogą. Ta gra potem jest trudna, bo będzie więcej zarażonych L-game. Dzięki za dotację bardzo serdecznie. No, to tak myślałem, że tak będzie pewnie. Że łatwo nie będzie, że tak powiem. Dobra, mamy Gnata, mamy jedną butelkę. Przydałoby się tą butelkę rzucić tak, żeby odwrócić ich uwagę. Najlepiej gdzieś tam w ścianę. Wtedy spróbujemy... spróbujemy zajść tutaj. Kolejna butelka. O nie, kurczę, niedobrze, że tu idzie gościu. Ach, już mnie widzieli. Jak to szlak? O kurde, co się dzieje, ty w ogóle? Jaka rozpierducha, nie? Co się dzieje w ogóle, jak wyklepany? Ała, kurde, jeszcze w plecy mi doje zrobi ktoś. Niech to szlak. Ojojojojojoj, gościu, za blisko, za blisko. Kurde. Musimy trochę... Aha, tam się schowałeś, dobra, widzę cię. Czekajcie, zbejtujemy gościa. No, wychyl się. No, wychyl się, mam gościu. W dupie przeznaczenie. Ooo, skrzynia jest moja. Kondradzie, dziękuję bardzo serdecznie za bryłeczkę, Rudy. Będzie kiedyś motovlog. Mój drogi, będzie, oj, będzie. Kondradzie, dzięki piękne. Będzie, będzie, będzie. Właśnie też między innymi dlatego zbieram na lepszą kamerkę. Żebyście mogli mnie widzieć pięknie. W dużej ilości FPS-ów. Które kolano wybieraj, lewe czy prawe? Nie chcesz tak. Dobra, laska go dobiła, świetnie, bo mam tylko 3 amunicji, bardzo mało. Będzie motovlog? A co więcej o motovlogu, to się dowiecie już niedługo, bo naprawdę jest konkret. Jest bardzo, bardzo konkret. Masz rację. Oczywiście, że mam rację, moja droga. Zawsze mam rację. Okej, co nieco zbierzmy. Jasne. Także wiecie, będzie motovlog, ale więcej opowiem, ale już są przygotowania dosyć mocne do tego, żeby było pięknie, ładnie i sympatycznie. Właśnie dlatego też ta kamerka tam widnieje w tych dotacjach, to nie? Żeby było. No i mam nadzieję, że wykuruje się dosyć mocno, bo 27 będzie urodzinowy stream oczywiście, na który was już teraz bardzo serdecznie zapraszam. A, nie musiałem wcale górą iść, mogłem przejść dołem. Dobra, trudno. Trochę musiałem postrzelać więcej. Eurosy się nie sumują do celu, no właśnie niestety nie, bo są z innego, z innej tej. Ale mogę zrobić tak, żeby powiedzmy się jakoś tam sumowały, no nie? Na kamerkę co idzie? Dotacje, euro, lucy, wszystko tak naprawdę. Także, ale mogę zrobić tak, żeby coś tam się sumowało, znaczy jakby się sumowało. No to akurat jest problem w tym, że właśnie ja korzystam z trzech różnych platform do dotacji, no to... to właśnie później tak to wygląda, że się nie sumują. Sesja, a nie urodzinowe streamy, no, jakio. Muszą być. To jest Robert? W ogóle mnie nie przypomina. Co to ma być? Jakiś kurde gangster z samurajską fryzurą. Także 27 stycznia. Dobra, kończmy z tym i co teraz?
No ja myślę, że będę musiał się skradać teraz po całym tym placu. Holy shit. Uwielbiam skradanie się. Walka bezpośrednia lub skradanie. Sprawdź cen swoich zapasów, zanim rozpoczniesz walkę. No aktualnie jest lipa. Dobra, weźmy, sprawdźmy. Chyba zgaduję, żeby było fajnie iść lewą stroną niż prawą. No. Tam w ogóle wyzwają Roberta od nie powiem kogo. O nie, gościu idzie tutaj? Pojebało cię, iście na zewnątrz to samobójstwo. Pojebało cię. Dobra, czekajcie, tu jest ten jeden gangster. No dobra, okolica poza tym. Mimo wszystko wolę zostać tutaj. Co to było? Szczury, matko boska, ale powiem wam, że się wystraszyłem przez chwilę tych szczurów. Okej. Co ty, laska, robisz? Dobra. Nie chciałbym wpaść na żadnego ze strażników. Tego by można było zlikwidować po cichutku, żeby nie robił kłopotów. Spróbujemy z tym ostrzem może. Właśnie. Uuu, ale amunicji. Podoba mi się. Ale już mi się skończył ten nożyk, naprawdę? Cholera jasna, tylko jednego gościa mogłem. Bez sensu. Bardzo, bardzo słabo. Okej, mamy cegłę. Rubin, a może Metro 2033? Ona jest boska? Tak, grałem. Ulhaka to wagban jak nic. Loncio, przepraszam, bardzo korzystam z czego mogę, gra mi pozwala. Metro przeszedłem, czytałem książki oczywiście, bardzo, bardzo spoko. Dzięki za propozycję, bardzo możliwe, że kiedyś Metro się pojawi. Okej, okay. Chwilowo próbuję okrążyć jak najbardziej przeciwników, tak żeby mnie nie wykryto. Wallhack ostro, jak widzicie. Okej, okay. Tam za ścianę byśmy mogli spróbować przejść, ale bym najpierw spróbował właśnie rzucić cegiełką. O mój Boże, co to za monstrum? Skąd się tu wzięło coś takiego? Smeszu, piękny, dzięki Smesz, za... Smesz, kamerka, szczytny cel, pomagajmy 30 grubą złotych. Grubą kasę, dzięki, piękny Smesz. Trzy dychy, kurde, jednak... Jednak bogactwo normalnie, kurde, dzięki, dzięki, dzięki. O nie, cholera! To szlak, wiedziałem, że mnie wykryją. Kurde, nie zauważyłem gościa, że jest tutaj. Ja ci powiem, że nie żyję. Masz tu kurde cios, yeah. Tylko. Pięknie. Dawaj. Jak najmniej amunicji, jak najmniej amunicji stracić. To jest cel. No, laska, czemu nie bijesz się z gościem? Dawaj. Dobra, zwiał. Gorzej, jeśli któryś mi wpadnie z gnatem tutaj. Dobra, ona może strzelać i marnować amunicję, bo ma jej nieskończoność, bez botem, powiedzmy. Więc dawaj, laska, strzelaj. Ja tutaj zbejtuję troszeczkę. Czekajcie, wezmę sobie flaszkę. Dawaj, flachone. O. Dobrze, dawaj, laska, strzelamy do bydlaków. Dobra, lecimy na bitkę. Jak się wystraszył gościu w ogóle. Chciałem zrobić to po cichutku, ale no cóż. Sypnął bryłkami, kopcem rudy normalnie. Ja ci dam. Od dupków wyzywania. O, miałeś 5 ammo, świetnie, dzięki. O, i nawet deska jakaś się znalazła. Robin deska, yeah, lecimy. Trzeba sypać, bryłeczki lecą. Dzięki, dzięki. No, wiecie, także... Także tak, pomysłów wiele, pieniążków mało, pracy ciągle nie mam. Co Robert, zrobić? Jak tylko będę miał robotę, to będzie pięknie. Będzie można kupować w końcu całe sprzęciwo i inne różne pyszne rzeczy właśnie do różnych rzeczy. Różne rzeczy do różnych rzeczy. O ty! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać. Odłóż broń! Siema, Roberto. Weź się pierdol! Jaki napalony w ogóle cię. No to niedobrze. To gonimy bydlaka. Robert! Mój imienniku! Tędy! Trendy. Co ty mówisz, kobieto? Dawaj, z buta wjeżdżamy. No, w sumie dobrze powiedziałem, że z buta wjeżdżamy, nie? 162 na 2, dzięki. Dzięki za wszystkie łapencje. Bardzo serdecznie widzę, że witacie tutaj serię z The Last of Us. Znaczy serię streama, powiedzmy. No, zgubiłem 0,3% latek, to nie najgorzej. Teraz chyba lekko przycięło przed chwilkę. No, cześć, Robert. Tess. Joel. No, hej, hej. Nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Ojej, ja! Kurwa, macie! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że... Czekajcie, bo na czerwono mi wskoczył ten przesył. No, ja nie rozumiem tego internetu, Boże. O co chodzi z tym netem?
Kurde, no, na żółto, zielono, a ja chcę, żebyście widzieli te filmiki, bo one mogą być ważne później. Alfons z niego, bardziej niż Robin, chyba tak. Wysłałem Lusa ponad 10 minut temu, a nie wysłałem. Wysłałem Wenix, bo Lucy się mogą wysłać co 5 minut z tego, co się orientuje, a nieraz po 20, nawet 30 minut, dokładnie. Trzeba czekać. Także wybaczcie, no ale to nie moje ustawienia są. Hajeszu, witam, dzień dobry Jack, dzień dobry, hej. Jakie piccolo wódę chłopaki ogarną? Kondrat, 5 kropeczek, ojej. No kurczę, dawaj internecie, Chryste, no. Bo na czerwono widzę, że mi wskakuje, nie? O, nie chcę, żeby lagowało, no. O co chodzi z tym internetem? Czekajcie, zrobię sobie speed test, znaczy może wywalić mi ogólnie przez to neta. Ale kurde, no o co chodzi z tym internetem rąbanym, no. Bardzo mnie to irytuje, bo ostatnio było już dobrze z tym internetem, a teraz znowu się coś pitoli, nie? I to jest strasznie upierdliwe. Bo ja mam 20 na 20, więc kurde, 20 wysyłu powinno starczać normalnie na Full HD 60 FPS-ów. Bez żadnego problemu, a ma problemy z ogarnięciem tego, żeby normalnie streamować. Chyba będę musiał się zgłosić do tych moich przyjaciół od internetu, żeby ogarnęli trochę mi ten temat, bo nie wiem, co się dzieje. A to nie przez pogodę, bo w sumie nie pada już śnieg, padał wcześniej. Mój lud, wysłałem go pół godziny temu. No i u mnie wysył, dobra, wiecie co, żeby nie wywaliło mi streama, ale wysył, no spokojnie jeszcze mam ponad 10 zapasu, nie, więc w ogóle to jest jakiś kosmos. Nie wiem, o co chodzi. Skoczę po herbatkę, ZW, spoko tobie? Spoko, spoko. Także nie wiem, dziwna sprawa. Coś z internetem się, bo ostatnio mam problemy z internetem, więc się zastanawiam, Natalia, wiesz co, no i właśnie ja też mam. Nie wiem, o co chodzi. Jezu. Podejrzane. Działa wszystko mi przynajmniej, Loczek. To dobrze, to dobrze. Ale czasami mogą być jakieś spadki i to mnie właśnie trochę boli. Mów to z bronią. Co się stało? Ale. Nosek skwaszony. Ojej. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Pewnie świetliki. Dajcie mi tylko kilka. Powiedz. Witam, co tam? Klik, klik. Wszystko dobrze? Wiedziałem. Wiedziałem, że to będą świetliki. Chociaż nawet nie wiem, kto to jest świetlik. Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. Oh shit! No i zestrzeliła Roberta. Niech to szlak. Idziemy odzyskać to. Ała. Nie wiem. Przerąbane. Wyjaśnijmy im, jak się sprawy mają. Jak mi chodzi, kiedy trzeba spaczać na 30 FPS-ach średnich, z Harrym będzie chodził? Z Harrym to na wszystkim rusza. Dzień dobry, pani. A kim pani jest? No, proszę. Królowa świetlików. Co? Serio? Co tu robicie? Interesy. No, zabili Roberta. Ojoj. Straszny dubbing? Dlaczego, żółfik? Aż tak źle? Mi się podoba na razie. Robert is dead. Dzień dobry, ale mimo wszystko dalej prowadzę stream. Jednego Roberta mniej na świecie. Potrzebny był mi żywy. Szkoda, trochę szkoda. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Mhm. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. He, he, he. O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Ona jest świetlikiem, okej. Coś przemycić? Wtedy oddam. Co ty chcesz przemycać już jakieś, kurde? Siema Robin, cześć Heavy. Z Team Fortress 2. Hej. Podobno wojskowi porządnie was przetrzebili. Robert, może być tylko jeden, dokładnie. Dokładnie tak. I dziękuję za ją. O cholera. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Za mną. Pozdrowienia z Kołobrzegu, słuchaj, dlaczego polskie noworodki dostają dwa klapsy? Pierwszy jak zwykle, drugi, żeby oddał położny zegarek. Dziękuję bardzo serdecznie za tą dotację, ale straszny. Straszny zujharek. Dzięki, dzięki. Dobra, lecimy. Dzięki, dzięki. Kurde. Dobrze, biegnę. Robin, nie bierz tej roboty. Robin skateboard. Nie. Znaczy, jakiej roboty? Przemytu? Ja jeszcze nie wiem. Nie wiem, o co chodzi w sumie, także wiesz.
Także póki co to biegnę, bo mnie tak prowadzi gra, ale spoko, w razie czego to tam, wiesz, refused będzie. No to hyc. Fajna drabina, całkiem taka wręcz Unchartedowa. Póki co to się właśnie czuję, jakbym grał w Uncharteda trochę bardziej, kolejną część. Dobrze słychać, wszystko dobrze słychać. Kartki na żywność jak w PRL-u, no właśnie, kurde. No ale wiadomo, w apokalipsie jedzenie to taki priorytet jest, nie? Właściwie, no broń, której szukamy, też jest. Holy shit! Niedobitki. O kurde. Zwracam się do was o pomoc. Ty w ogóle, dlaczego świetliki zostały rozbite jakby? Grubo. To są terroryści jacyś tacy? Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozłów. Aha, ciekawe. Bez spoilerów, dokładnie, bronić. Poproszę, bez spoilerów. Dobra, no to się brońcie, ale kurde, musicie robić przy okazji rozpierduchę całe miasto. O, widzę jakieś tutaj przyjemności. Czemu nie? O, rzeczy, serio będziemy mogli craftować, ulepszać swoją broń? O kurde, jeszcze nie wiem jak się ulepsza, ale spoko. Może znajdę. Joel to jest ta... To ja jestem Joel? Okej, okay, dobra, zapamiętać. Czyli ja będę Jasiu. Dobra, będę Jasiem. Joel to w sumie, nie wiem, czy to nie jest zupełnie Jasia, ale okej, okay, niech będzie. Dobra. Otwierają się drzwi i nic nie widzę jeszcze. Przydałoby się w sumie coś wykraftować. Przeżyjesz, to dobrze w sumie. Czekajcie, a jak wejdę właśnie tu... A, dobra, tu widzicie. Przedmioty. Dobra, znajdźki, artefakty, śmiertelniki, podręczniki. O, dobra, a tutaj jak to się robi? A, żeby stworzyć nóż, tak? Stwórz ostrze, przytrzymaj. Potrzeba ostrze i taśmę. No spokojnie, możemy spróbować coś skleić z tego. Działa, dobra, czyli możemy robić sobie też jakiś tam crafting prosty, spoko, czemu nie? Ale tu chyba nic niczego ciekawego nie będzie, więc lecimy dalej. Coś stało, laska? O nie, znowu jesteś strażnicy. Czekajcie. Niech to szlak. Więcej was matka nie miała? To jest wyjście, drzwi pod mostem. Moje oczy, te dropy, no właśnie, kurczę, no. Możemy się przemknąć po cichu. Coś się wali, w twoim stylu. Wredne. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie się jak małe emo. No kurde, no, co jest z tym internetem? Wredne bydle. Kurde, najgorsze jest to, że nic mi nie zjada tego internetu, a on sobie robi co chce. Ethernet. No kurde, raczej, że wysyłania z 3 mega mi zjada w ogóle. No to tak akurat, ale w ogóle tak dziwnie lata. Podejrzane. Powinno ładnie trzymać cały czas ten sam poziom. No nic, będę musiał zadzwonić do tych gości od internetu, żeby ustabilizowali to, sprawdzili co się dzieje, bo denerwujące jest, nie? A widzę, że widać, że coś nie tak. Musimy się dostać do drzwi. Do drzwi, tak? Na sam koniec. Dobrze, jebo sprawy, to lecimy do drzwi. Tak, żeby mnie nie zauważyli tylko, oczywiście. Powolutku idę sobie. A mój wallhack? Na razie to mi nie pokaże zbyt wiele, mój wallhack. Okej. Okay. Co, na dół spadamy, czy... Serio, górą? No dobra. Niech będzie. Cyk, 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 cyk. Okej, okay, tutaj nisko, bo coś mi się wydaje, że... Kurde. O, cegiełka, chętnie. Zdejmę tego. Sprawiedliwość nie wybiera żołnierzu. Mhm. No, koło po drugiego, czyli zgaduję, że tędy, tak? Jak tam w pracy, Heavy? No aktualnie nie mam pracy, poszukuję, jestem bezrobotny niestety, ale spoko. Dobra, co? Chwytamy i bijemy. Nie chcę marnować ostrza na gościa. Laser Dance, hej, cześć, witam mojego sponsora ulubionego. Dzień dobry, jak widzisz, bawię się w The Last of Us. Znaczy niestety walczę trochę też z internetem, chociaż bardzo tego nie lubię. Ten internet mnie strasznie denerwuje i irytuje, ale... Ostrożnie, jasne, zbierzemy co nieco. Mam parę narzędzi. Jeszcze się rozejrzę po tym miejscu, ale tak, tak, całkiem przyjemnie. Zacząłem właśnie dzisiaj przygodę. Co to za Bjorn Larsen, dzięki za... Skąd się tu wzięło dzięki za piątala. Bjorn Larsen, łap dotacjona na kamerkę, szeroki uśmiech, puszczenie oka 5 zł. Dzięki Bjornie, dzięki. Kurczę no, ale powiem wam, że ja bym chciał internet mieć normalny, taki po kabelku, taki z jakiegoś UPC, jakieś takie 120x20 na przykład. O Jezu, no...
Tak bardzo bym chciał mieć dobry internet, żeby móc zrobić dla was streamy w Full HD 60 FPS, normalnie full opcja wypas. Ale nie mogę, bo oczywiście, kurczę, coś zawsze musi być nie tak, no. Chciałbym być profesjonalnym wypas streamerem, youtuberem, koks gangsterem, ale oczywiście... O, shit, co za strzały? Co to miało być? On tam kogoś zastrzelił, czy jak? Chyba tak. No ale sami widzicie, no jak tu być koksem, jak kurczę, jak... No. Marzenia, dokładnie Zygi, marzenia. Cześć Rysiu, hej. No, teraz mam 1600 wysyłu. Takie spadki, że ja pierdykam. Znaczy, kurczę, mógłbym spróbować zrobić kiedyś streama takiego bezpośrednio z konsoli. Nie, zostaw mnie, bydlaku. Mógłbym spróbować zrobić właśnie streama takiego bezpośrednio z konsoli któregoś razu. Wiecie co, może odciągnę ich. Cając na tą stronę cegłę. Co to kurwa było? Ej. Bądźmy czujni. Bądźmy czujni, jasne. Chwila, gdzie są te drzwi? Do których miałem się dostać? To są te drzwi tu? Dzień dobry, panie drzwi? Nie, to nie te drzwi. Teraz są sobie jeszcze flachone. A one nie były piętro niżej przypadkiem te drzwiczki? Dobra. Postaram się wykończyć jakoś gości tutaj się kręcących. Tamten się gdzieś chyba przeniósł. Tak, powoli. No wiecie, dopóki się nie przeprowadzę, tylko... Sprawdź okolice! No niech to szlak, wykryli nas chyba. Jak się przytulili w ogóle? Dobra, no nie, ten zaraz tu przyjdzie i będzie właśnie... No niech to szlak... O, wow, zostaw mnie! No nie, kurde, podejdź do niego i mu palnij z butelki! Chryste, panie, ja pierdykam, jaki odpalony. Niech to szlak! Dobra, zginąłem już jak nic. No, dawaj go tą kurde! Ajajajajajajaj. No nie, kurde, to nie miało tak wyglądać. I pierwsza dentka. Przeciwnik nie wie, że jesteś w pobliżu, rzuć cegłą lub butelką, zwróć jego uwagę. Tak, właśnie chciałem to zrobić, gro, tylko kurde mi nie dałaś, no. Niech to szlak. Wiedziałem, że się tak skończy, że śmierć przyjdzie szybko. Kurde, no. Ale dobra, już wiem, że gra jest z twórców Uncharted, więc mogłem się tego spodziewać. Cudownie. Dobra, gościu, podejdź do okna. Mam nadzieję, że będę mógł cię chwycić przez to okno. Nie mogę cię chwycić przez to okno. Mogę za to ci walnąć. Kurde, widzicie, no. Wszystko jasne. No cóż, zgon numer jeden. Ach, niech to szlak. Dobra, lecimy dalej. Kurcze. Chłopaki ogarniają. Nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Kurde, niech to szlak. Znowu będę musiał się z nimi strzelać pewnie. Zrobiłem butelkę na głowie, mimo że chciałem go ogłuszyć tylko. Ty, ale to wyszło nawet, nieźle. O, chowaj się, gościu. Dobra, mamy dwóch z głowy. Lagi odrobina. No niestety. Tylko ja mam takie lagi? Nie, Tomek. Wszyscy chyba mają. Nie tylko ty, dokładnie. Po zgonie muzyczka z Wośpu powinna być, no. Kurde. Dobra, biegniemy dalej powoli. Kurde, muszę się pozbyć, bo tam znaleźli to jedno martwe ciało niestety. Ciekaw jestem, czy mogę jakoś przenosić te ciała. Ja wiem, że tam jeszcze jeden gościu będzie. O, tu jest jeden typek. A gdzie ten drugi, co tam szedł? On gdzieś zlazł? Tego gościa nie ma. Dobra, spróbujemy tego chwycić. Walnąć. I dziękuję za lucika, oczywiście. Je. Elo, 520. Karmibo. Dzięki. O, ucieczka. Kurde, jak tu się chować za osłony szybciej? No, ja pierdykam. No, fajnie. Staram się jak mogę. Kurczaki. Dobra, może apteczki nie, ale... Co ten gościu tutaj tak biega, robi? Jakąś rozpierduchę. Dawaj mu tam, kurde, z cegły. Dawaj mu cegłą! O Jezus Maria. Dobra, nawet nie wiedziałem, że tą cegłą można aż tak zrobić, rozpierduchę. Siema, że robi niedzie, dobry dzień, dobry. Masz Luca, przyszedł, nareszcie, jej! Są Luce, ale 520. Dzięki. No, dobra, od razu lepiej. Co taki ponury dzisiaj stream, Tomek? Czemu ponury? Czemu ponury? O co chodzi w ogóle? Co się dzieje? Snow Fox! Jaka dotacja! Dzięki piękne! Snow Fox na światłowodowy internet marki Solones od firmy Bezi i przyjaciele D25 zł. Dzięki za piękną dotację, Snow Fox. Dzięki piękne. Ponury dzisiaj stream, jestem przeziębiony po prostu i strasznie wszyscy narzekają na czacie na wszystko. I wiecie, jak człowiek jest przeziębiony lub chory i jeszcze ciągle mu wszyscy piszą, że coś nie pasuje, tu zła jakość, tu kamerka za duża, tu się coś tnie i laguje, to po prostu człowiekowi już tak sił zaczyna brakować, nie? Jeszcze najgorsze jest to, że to wszystko nie z mojej winy jest i po prostu to jest takie bardzo ponury, bo horror, no ponury, bo na razie umarłem raz i próbuję jakoś przeżyć do kolejnego, powiedzmy, dnia. Nie wiem nawet do końca, o co chodzi, ale pewnie się dowiem za chwilę. Dobra, tędy chyba powinno się udać zejść. I do tych drzwi, tak? Dobra. Szybko do środka. Lecimy.
Ciężki klimat, dokładnie. Dosyć na razie niespokojnie. Znaczy, jestem ciekaw, o co chodzi z tymi zombiekami. Gdzie idziemy, Marlin? Dokąd zmierzać? O co chodzi z tymi zombiekami, kurczę? Dlaczego tak nagle ta apokalipsa się wzięła? Zły czat. Nie, no to jest horror, myślałem, że komedia, Cordix. Nie, no przecież piękny... Jak się trzymasz? Piękny ten. Szuka mi sił, ale dam radę. Piękny komediowy dramat. Dramat komediowy, mnie zawsze to śmieszyło, bo dramat, czyli coś złego, takiego złego, ciężkiego z komedią. Jak to można połączyć? A, pełno takich dramatów komediowych. O nie. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. To niedobrze. Hihihi. Co mi pokażesz? Oj, podejrzane. Godzina policyjna w ogóle. Ciekawe, po co są godziny policyjne? No nie, lepiej, żeby nas nie zatrzymali, bo będzie trochę przypał. Trochę mi się tam dostało wcześniej, ale może znajdziemy jakąś małą apteczkę później, żeby wyleczyć rany. Nie chciałbym używać tej takiej przenośnej. Widzę, że grasz najlepszą grę na PlayStation 4. Miłej gry. Dzięki, Studio Volcanic. Dzięki, dzięki. Zresztą no, gram pierwszy raz, także... Także nie wiem, czego się spodziewać nawet specjalnie, ale na razie jest naprawdę bardzo przyjemnie. Wstawaj. Wow, wow, wow. Ale gangsta. Co za... Rozwerbować dzieci. Co za właśnie dziewuszka? Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli. Nie dostałem żadnej szansy. No dobrze. Są tu chrząszcze, Kadaris? Jeszcze nie. Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. Zobaczymy, może znajdziemy to jakieś. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Okej, okej. Nie rzekajcie, uszy do góry, rozpuszczcie się. Jutro jeszcze młode, a jutro będzie lepiej. Dokładnie tak, dla serdecy. Jestem. Tego samego zdania. Obejrzysz sobie broń. Tylko po prostu te przeziębienie bardzo mi... Bo Jaga, się masz robi, nie? Siemanu, siemanu. Przepraszam, dopiero teraz zauważyłem. Joeli, Lucik, dzięki. O nie, nie, nie podoba Gówno, nie zostanę tu z nim. Ojej. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Roberty Cwaniaki, Björn Larsen, dzięki, dzięki. No to był przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Takie koksy. Ciebie też zostawił. Ale kurczę. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź się do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesył. Chryste, panie. Marlin, nawet nie próbuj. Będzie dobrze. Będzie dobrze, co ten bezi, halo? No nie wiem, czy będzie dobrze, na razie wyglądasz, jakby się wykrwawiała. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. No nieźle. Okej, okay. Czyli jest jakaś młoda z nami. Smashuj Snowfox, dzięki piękne jeszcze raz za wasze dotacje, bo naprawdę konkretne, już udało się zbierać w ogóle 60 zł z tego co widzę na kamerkę, więc mega, mega fajnie. Eli, cześć Eli, wyglądasz całkiem spoko, znaczy taka młodzieżowa widać, dusza. Słyszałam strzały. Słyszałam strzały, no trochę rozpierducha. Trzeba uważać. Świetliki się stały. Chodźmy stąd, inaczej skończymy. Ojej. Chyba tędy nie powinniśmy iść. Powinniśmy trzymać się raczej na uboczu, skoro jest godzina policyjna. Dobranoc wszystkim, Konrad. Dobranoc, papa. Dzięki, że wpadłeś, co już uciekasz pewnie, tak? Niech to szlak. Jeden z rym już 6 dyszek na cel, Kuba. Całkiem nieźle, rzekłbym wręcz. Całkiem nieźle, przyjaciel. Fajnie. Cieszę się, że wspomagacie. Oczywiście jak tylko znajdę w końcu pracę, to wiadomo, że sam prawdopodobnie sobie zakupię ten sprzęcik, ale aktualnie każda pomoc się przyda, no nie? Nie narażę się niepotrzebnie. Nie narażę się niepotrzebnie, jasne. Wszystko będzie w porządku, dokładnie. Ty wiesz,
wy też się kiedyś baliście zombie? Bo ja tak, Cordix. No ja w sumie dalej mam jakieś takie czasami dziwne, wiesz. W ogóle mieszkam niedaleko jakiegoś tam, powiedzmy, że... No mieszkam niedaleko szpitala plus zakładu psychiatrycznego, także wiesz, trochę takie creepy klimaty. Okej, zgaduję, że będziemy musieli przedstawić kosz na śmieci, żebyśmy mogli spiąć po drabinie. Stare, dobre klimaty, przesuwanka. Pamiętaj, że Ellie ma 14 lat, a epidemia zaczęła się 20 lat wcześniej, wychowała się w tym świecie. A, no w sumie racja. Znaczy, nie wiedziałem, ile ma lat, ale skoro ma 14, no to rzeczywiście. Jeśli ma 14, no to... To 6 lat po katastrofie się urodziła. Ciekawe jestem, kim byli jej rodzice i dlaczego jest tu sama i w ogóle jak jej się historia potoczyła. Ciekawe. No ale typowa nastolatka nam się trafiła, znaczy się. Dlaczego jesteś zajebisty asasin? Nie wiem. Czy ty wejdziesz na ten kosz, czy tak będziesz stała tam na dole? Dzięki za te miłe słówka. Zawsze. Miód na uszy i miód do herbaty normalnie. Dobra, ona sobie poradzi? A dobra, cwana jest, łazi jak trzeba. Super. Okej. Mhm. Tak. Tak jest. Zdarza się. Nielegalne rzeczy. Próbowałeś kiedyś dziecko? No nieźle. Debiut w szmuglowaniu dzieci. Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanka? Niezła koleżanka. Kumplujesz się z przywódcami. O, zaraz będzie. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli ci to w ogóle... 14, okej. Czyli jest 14. Typowa gimba. Przepraszam, oczywiście szanuję przez całą gimbę. No Jezu, internecie, ogarnij się, bo już 2% zgubione, no. Siedzieć w szkole. Może na następny stream spróbujemy zrobić przez tego? Jeśli myślisz, że powiem ci, czemu... Czekajcie, możemy zrobić jeszcze ostrze jedno? O, udało się, super. Może na następny stream spróbujemy zrobić właśnie przez ten, transmiturę, zgrywkę. Odrabianie lekcji przy robingu. Jak ci minął Dzionek? Bajonowski. Dzięki. Dzionek mi minął całkiem szybko, ale bardzo przyjemnie. Przyszło sporo paczek, na które długo już oczekiwałem. Niestety nie są takie super rzeczy, cudowne, wypasione i tak dalej, ale nie nagrzej. Tylko u mnie lagi, Rysiu? Nie tylko u ciebie. U mnie, znaczy u mnie może nie, ale widzę, że są po prostu. Mieszkam w Szwajcarii, asasyn. Kurczę, nieźle. Niestety. Coś z tym internetem się szarpie znowu. Mam 15. Siema Robin, ty jesteś starszy od niej o rok, także spoko. Siema Szymonie, hej. Ma szansę, że... Nadziejesz się na spoilery. Wiesz? Niestety, Adam. Odpoczywam. Czasami tak bywa. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. No nieźle. Ja się glebnę na kanapie. Idę spać. No kurczę, czekajcie, bo jest na czerwono. Nie chcę streamować, jak jest na czerwono. Zielone, kurde, dawaj, gościu, co jest z tym przesyłaniem rąbanym, no? Ja mam źle coś ustawione? Kurde, profil może? Nie, no. Czekajcie, zmieniłem profil, może profil wyrówna? Bo może na głównym nie leci jak trzeba. Nie wiem, co się dzieje, no nie, znowu na żółte wskakuje. Nie, w sumie, żeby uruchomić profil nowy, to bym musiał uruchomić jeszcze streama, także guzik. Nie wiem, o co chodzi, no niech to szlak. Najlepsi ludzie piszą, co to za gra, w tytule streama jest napisane jakby... Jest w tytule streama, jest w jaka to jest gra, wszystko jest. Także wiecie. Hot 14, nie, ja w dzieciach nie gustuję. Wiem, że zepsuty, ale... To pamiątka. O, spora drzemka się udała. Ja gościu ma brudkę. Ja bez wąsa biegam, bo głupio wyglądam w wąsie. Można wyłączyć torrenty, bardzo chętnie, ale nic nie włączone. Też nie. Gra roku, kurde. No jest na razie gruby klimat, bardzo mi się podoba. Chociaż nie do końca wiem, o co chodzi, ale myślę, że się prędzej czy później dowiemy więcej. Tego oczekuję mocno. Nigdy nie byłam tak blisko tego. Tak blisko wyjścia z miasta? Czyli to miasto jest po prostu zabunkrowane jakby. Mój jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się jak są filmy, będę takiego? Stopował, żeby dotacja była. SYF2010 polecam Teraflu lub syrop z jagód i malinek z Gorasim. Kupkę lub przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż niewłaściwy lek może doprowadzić do infekcji lub przemiany w kilka za 2 złote. Dzięki sobie za dotację. Tak, już piłem Teraflu, brałem witaminki, jadłem witaminki, ogarniam powolutku się, także no. Nie może być gorzej. Dwóch moderatorów, jeden sponsor. Two girls, one cup, yeah. Czego chciały od ciebie te świetliki? O co chodzi? Powiedz mi. Hej,
Przepraszam, że tak długo. 2K18 w dzieciach nie gustuje. Przeżyję. Nie. Nigdy nie gustowała. Widziałam sporo towaru. Naprawdę sporo. Sporo towaru? Mm. Wchodzimy w to? Chcesz trochę franków, to waluta w Szwajcarii. Asasyn. Jasna sprawa. Dawaj. Dawaj. Ładuj granaty. Ale my się rozumiem, że to horror i ty to wiesz, prawda? Last of Us. Ponoć godny. Spoko, spoko. Moc sponsorzy. Rączki myte. Wszystko jest. Dobra, co? Lecimy dalej, tak? Nie uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą. Ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Okej. Dużo ludzi. Nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Oby. Pewno. No dobra, dziura w ścianie jak zwykle będzie tajnym przejściem. Oczywiście czuję. Kurde no, ale powiem wam, żebym chętnie zmienił ustawienia streamu, bo może to moje ustawienia, ale wydaje mi się, że powinno być okej, no kurde. Muszę pokombinować z ustawieniami. Ciebie co tak naszło na streamowanie z konsoli? Gotika na tym nie odpali, żadam. Wiesz co, bo niestety aktualnie mój komputer ledwo się nadaje do streamowania. Ta gra jest trudna, ale potem jest tyle zarażonych, że na łatwym ledwo co? L-game, serio? Ja gram na normalnym, no to będzie może trzeba przełączyć, ale póki co to... Okej, nie wiem co mam zrobić. A, trójkąt wcisnąć, okej, nie mam sprawy. Więc odpalamy, yeah! A kurde. Lecimy z tematem. Myk! I odpalone. Jakiś generator Friday się odpalił. O, jaki piękny diesel. Nie, no dobra. To co, windą na dół? Windą do nieba. Kto będzie tam na nas czekał? Lecimy. Ponoć grupa świetlików. Ale tak, tak. Aktualnie niestety komputer średnio się nadaje do streamowania. Strasznie gubię FPS-y. No ale z drugiej strony, kurde, straciłem 6000 klatek tylko na tym, że... Coś się pierdzieli z internetem chyba. Ile to albo stream mam źle ustawiony, ale kurde, nie powinno tak dropić. Nieważne jakie ustawienia streama, nie? Więc nie wiem co się dzieje. Znowu internet się pieprzy, kurde. Muszę wziąć napisać do tych moich ziomków w internetu, żeby właśnie coś ustawili, ustabilizowali, bo strasznie wali się wszystko. Dobrze, wejdę. Kurde, ale powiem wam, że nieźle. Uncharted 3 prawdopodobnie pod The Last of Us albo w międzyczasie, zależy jak długo zejdzie mi granie w The Last of Us. Patrol przed nami. The Walking Dead grałem. Dobra, możemy iść. Grałem, ale... no, nie przeszedłem całego. Patrz pod nogi. Zarąbista seria. A, w Uncharted chwilowa przerwa. Ja Uncharted będę kontynuować przecież. Przecież spokojnie. Wyszłam na zewnątrz. No widzisz, Roska? Jakie kurde rzeczy. Okej, tam jakieś homary jeżdżą. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie natrafię na żaden patrol, bo słabo by było. Teraz to was około 20 godzin, a to spoczko, całkiem nieźle. Dobra, chyba tędy. Kurczę, no będę musiał coś pokombinować z tym internetem na następnego streama, żeby ładnie działał. Postaram się ustawić wszystko na tip-top. Okej. I co teraz? O nie! Kurde, bydlaku! Tylko bez numerów. Dobra. Ruchy. No to fajnie. Już, kurde. Sprawdź ich, złożę raport. Żołnierze. Ręce na głowę. Która mi jest z 12. Co tam ci dzieje? Przejęliśmy. Ja ci dam włóczęgę. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Hehe. Nieźle. Weź tego gówna. Mhm. Ale ten... Śnieżyca... O kurde! Młoda jaka rozpierducha! Co się dzieje? Jau! Ale rozpierducha! Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. Hehehe, nie ma tak prosto, moja droga. O, cię kurwuję za przeproszeniem. Znaczy, wiesz co, to nie wina i tego, pogody, bo u mnie nie pada śnieg nawet, więc nie powinno nic. Ale dropi właśnie strasznie, no wiem, no. Robin będzie słabo, Dawid, mówisz? No kurde, ale nieźle. O co chodzi? Czekajcie, no, może się ustabilizuje coś. Nie spomnijcie, że tych lagar, Robin wie, że są, musicie tak pluć. No ja wiem, że są, no. Klatek nie gubi, ale gubi mi streama. 1200 wysyłu, no szlak by to. Teraz to w ogóle 800 jakieś jest. Dlaczego tak się dzieje? Kurde, o co chodzi? Wszystko jest zostawione jak trzeba w sumie, no.
Kurde. I dziękuję z ludzika oczywiście. Fachowcy jacyś są, returnik się wywala przy Direkcie 11. Uj, ukończyłem Alexa, mimo że znalazłem ogólne punkty w fabule, to zakończenie mnie zaskoczyło. Znałeś Dark Phoenix? Mówisz, że aż tak? Kurczę, no ja mam właśnie nadzieję, że mi się uda ograć ładnie Aleksika w końcu, bo na razie to tak średnio. No nie wiem, co z tym internetem się dzieje. Krucifiksu, krucino. Nawet nie wiem, co by tu można było... Kurczę, no. Co bym mógł tutaj zrobić, żeby ten... ogarnąć to. Bo szkoda by było, co powinieneś wpisać 18+, w sumie tak. Powinienem. No, zobaczymy. Muszę coś potestować, kurde. Się wróciłem, co się stało z Steel 11? Wiesz co, dropi strasznie klatki. Podobno się oglądać streama nie da prawie, bo strasznie się wali przesył. Ja właśnie nie wiem, o co chodzi nawet. Kurczę. O co chodzi? A nie było tak do tej pory, a dzisiaj jest naprawdę bardzo ostro, wali się. Bardzo mi się to nie podoba. Kurde, ja bym bardzo chętnie przestreamował sobie z tego, no nie? Z tego transmitu rozgrywkę, ale tutaj no to bym musiał naprawdę, no bez kamerki, z mikrofonem, kurde, z playki, czyli z jakimś syfiastym, z takimi, wiecie, u mnie w porządku, Daniel, no spoko. Dawid, masz dobry przesył. Bardzo mnie to cieszy. Szkoda, że ja go nie mam. Bardziej by mi się przydał mimo wszystko. No i właśnie, kurczę, nie wiem, co się dzieje, no. Najważniejsza akcja w grze, ty Robin robisz przerwę? To wiesz, taki cliffhanger jest. No, przed chwilą zabili dwóch żołnierzy, także no. U mnie jest okej, nie wiem, co się dzieje, Kuba. No właśnie, kurczę, coś zrywa klatki. No, zgubiło mi 5% streama, także całkiem sporo, no nie? Dosyć. My speed. No właśnie, dobra. I jak to wygląda? Kurde, speed testu mi w ogóle... O Boże, no nie, znowu ta sama sytuacja, co ileś... O nie, no kurde. Co jakieś, nie wiem, z pół roku, rok temu. Czyli znowu są te choinki się robią. Czyli raz mam wysył 17, raz 0,5, raz 5, raz 2, raz 20, raz 0. No nic, będzie trzeba jutro wykonać telefon do przyjaciela, czyli do Alpha Line, żeby kurde ogarnęli mi internet. Bo znowu jest chujnia, za przeproszenie. No, żeby szlak trafił z tym internetem, naprawdę. Człowiek chce zrobić streama, żeby się fajnie bawić. Gnówka, gierka, kurde, zarąbista, żeby pokazać cwaniakom. A tu kurde, co chwilkę, że coś jest nie tak. Niemożliwe, u mnie wszystko fajnie działa, ale dziwnie z Uncharted było ok, a z taką gierką dla Zofas muszą być problemy. No właśnie, Steel, dokładnie, jest bardzo upierdliwe. No nie wiem, zobaczymy, pogram sobie dzisiaj jeszcze trochę. Niestety nie będę dzisiaj grał jakoś super mega długo. Co mi jest napisane? Co, ona jest zarażona? Marlin o tym wiedziała? Bo wiecie, muszę się wygrzać. Ona jest zarażona, o kurde. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Ojej. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. O kurde. To ma 3 tygodnie. Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie. Przysięgam. O kurde. Czemu by was wystawiała? Nice. Została ugryziona, ale się nie przemieniła. Wow. Oh shit. Tez. Chodu! Wojskowi przyjechali na imprezkę, fucking. Jedziemy! Z koksem, uciekamy! Cholera. A nie mogliśmy zabrać broń wojskową chociaż? Cholera, no cóż. No to dawaj, Leska. No mówiłaś, że za tobą mam. Ruchy! Gdzie one poszły, te laski? Nawet nie wiem w sumie. Ale biegnę gdzieś tędy. Dobra, ja po prostu pobiegnę tam, gdzie widzę, że mogę biec i tyle. Ja tam lecę do przodu, jolo się, będę oglądał za jakimiś babeczkami, nie? Nie, kurde, biegają. Ja jestem Eldo Gitarro. Musieli się przedostać, sprawdzić okopy. Trzymajcie się z tyłu. Nie dajcie się zauważyć. A, tam jest kościół.
Okej. Sporo ludzi, nie podoba mi się to. Gierka jest podobna trochę do The Walking Dead, ale tylko trochę. The Walking Dead trochę przy tej gierce z się. To spoko. Dobra, tędy chyba się nie przedostajemy. Sprawdźmy drugą stronę muru. Kurczę. Dobrze, fajne jest to, że jak zginę, to nie do końca, że tak powiem. Znaczy, że nie umrę raz za porządnie. Próbowałbym się przedostać prawą stroną. Może wtedy nie poczęstuję mnie latarką, gościu. Okej. Będę się trzymał blisko murów. Nie powinni mnie wtedy dojrzeć. Chociaż kto wie. Okej, to jest tędy. Wiecie, w skradanki nie grałem zbyt wiele w swoim życiu. Czysto. U ciebie? U mnie na razie chwilowo też, ale kurde, pełno tych jest. Także wiecie, chciałbym mieć grabera do playki, chciałbym mieć internet z UPC 120x20, światłowód jakiś najlepiej, chciałbym mieć super kamerkę w 4K, chciałbym mieć drona, żeby móc nagrywać kurde ujęcia z lotu ptaka. Jest pierdyliard rzeczy, które chciałbym mieć, ale niestety dopóki sobie nie znajdę pracy, no to będzie ciężko, żeby zarobić na takie różne cuda. Co tu się w ogóle dzieje? Kobiety, co wy robicie? Wytłumaczcie mi. O, teraz to ja sam mało co widzę, jest noc mimo wszystko, więc ciężko cokolwiek dojrzeć. Ale chyba idę dobrze. Słyszę ich przed nami. No, to niezłe krzesło. Flipa zrobiło. Czekaj, schylcie się. Dobra, schowam się w kącie, może mnie nie dojrzą. Szybko, szybko. A, jak tam? Szybko, szybko. Dobra, tu się jakiś gangster jeden zasiał gdzieś. No, gościu, spadaj stąd. Klikacze? Klikacze, pikacze, yeah! Kurde, internet LTE? No to też spoko. Dobra, klikaczu, pikaczu, dzień dobry. Okej, okay, no to co, spróbujemy chyba tędy. I którędy teraz? Dalej tędy? Właściwie to nawet nie wiem sam, gdzie biegnę, ale biegnę przed siebie. Okej, okay, tutaj chyba. To jedziemy. Przytrzymaj, jasne, trzymam. Robin haju nie ma i każdy chce mieś. Dawid, mieś chce? Mieś, a może wieś je! Net z orange'a. Właściwie też miałem netę z orange, ale to już w ogóle było strasznie ciężko. Zapal pochodnie, bo mało widać. Spoko, wezmę ten, zwój światła, zaraz odpalę. Sierżancie. Dobrze. Sprawdzić budynki. Dobrze. Panie sierżancie. Panie władzo. Panie władzo. Nie zauważyli nas, chodźmy naokoło. No, spróbujmy. Też tu. O, biureczko. Wygląda bardzo dobrze. Ja, szkoda, że to biurko niestety na nic by się nie przydało. Wezmę sobie cegłę. O rany, walka. Nie, no jeszcze nie. Na razie na chillku. O. Zajmę w środku. Odwróć ich uwagę. Okej. Okej, spróbuję. Co to kurwa? Kolejne latarki. Kurwa. To nieźle. Czy jestem w stanie gościa właśnie dziabnąć? Użyłem noża z tego względu, że podobno... No, serio? Cholera! Niech to szlak. Dawaj go, kurde, tym. Ojej. No, wiedziałem, że mnie wykryją, że nie będzie zbyt kolorowo. Kurde, no. Gościu musiał zauważyć mnie jakimś cudem. Dobra, dawaj. O kurde, mają jakieś działa! Jezu! Aja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 j, nie o to chodziło, zupełnie nie o to, miało być po cichu, a wyszło jak zwykle. Robin skateboard, moi drodzy. Dawaj go, kurde! Z cegły, kurde, luja ogłuszacza. Ajajajajaj, strzelają do Polaka. Dlaczego Blenyka bierze gazetę do lodówki? Bo chce mieć świeże wiadomości. Napoje wydałem za chwilę, to mi dzięki za luz. O Boże, ale sucho. Dobra, to co? Próbuję zrobić... Ajajajajaj, strzelam do jakiejś kurde. Miał wyjść po cichu, a wyszło jak zawsze. Czemu oni tak klną, Kuba? No wiesz, to jest gra dla dorosłych, yeah. Dla cwaniaków plus 18 powinienem dopisać, kurde, na streamie. Ale oczywiście, jak to robi? Nie wiedziałem, że tu będę tak jechać ostro, z błotem. Dobra, udało mi się jakoś przekraść, ale spróbowałbym trochę przyspieszyć, żeby mnie nie zastrzelił gościu. Bo skubanie z macela naprawdę niezłego, o dziwo. Okej, no cóż, przeżyłem, chociaż troszeczkę mi się oberwało, ale nic złego się wielkiego nie stanęło. Zgaduję, że idę źle, nie wiem, a nie, dobra, laski też to zyskują.
Wiesz co, ja miałem już tyle internetu, że właśnie z Orange był najlepszy jak na moje miejsce zamieszkania. Wiesz co, no ja akurat, co do mojego internetu, to ten, co mam teraz, jest też świetny, ale jedyny z nim problem jest taki, że po prostu strasznie ma problemy z utrzymaniem wysyłu, ponieważ jest to radiówka typowa, nie? Znaczy mam antenę na dachu i idzie sygnał z odbiornika ze szpitala do mnie. Także niestety to nie jest stały łącz. Gdybym miał jakieś stałe łącze, to by było naprawdę wybornie. Ale nie mam, więc cóż zrobić? Dobra, wiecie co, rozejrzałbym się, może znajdziemy tu jakieś rzeczy do craftingu, bo zużyłem jeden nóż. Znaczy sobie mam drugi, więc nie najgorzej. Witam Robin, ile masz przesyłu? Mam 20 na 20, ale niestety właśnie coś się pitoli, no. I czasami się dzieją takie rzeczy, no. Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11. Okej, to dobrze. No to, do wozu, wywalać, Grizzly, hej, hej. Te emocje, no niestety. Trochę mi nie wyszło skradanko, ale jakoś przeżyłem, także jest nie najgorzej. Postaram się. Dobra, może iść w prawo, ale chciałbym pozwiedzać. Może znajdziemy jakieś rzeczy do craftingu właśnie. Zobaczę, jeszcze tutaj pozwiedzam. O, widzicie, mówiłem, że coś znajdę. Ha, ha, ha. Robin. No, to super, żem znalazł pustą, kurde, tą. O, tu coś leży. Świetnie. Więcej itemów. Aż 5 rzeczy do craftu. Super. Chociaż nie wiem, po co mi. A, no właśnie tak, zwiedzam. Okej, włączę wam latarkę, pochodnie, żeby nie było. Już chyba mnie nie ścigają, także spoko. Okej, to sprawdźmy drzwi i... O, amunicja, to lubię. I nożyczki. Nie wiem, znaczy to nie wiem, czy to były nożyczki, ale niech będą. Robin, tragedię przeżywam, bo zerwałem z dziewczyną Dawid. No nie, Dawidzie! Powiedz, Dawid, ile masz lat? Ile trwał związek? Zaraz tutaj coś wymyślimy na ten ból. Oj, to jest jednak ciężka przeprawa, powiem wam. Znaczy, na szczęście od bardzo dawna nie przeżywałem takiej rozterki i raczej już nie przeżyję, przynajmniej mam taką nadzieję, bardzo szczerą mocą. A, także no, dzisiaj stream myślę, że do jakiejś 22 to co najmniej, niestety dzisiaj skończę to nieco szybciej, ponieważ jestem przeziębiony i chciałbym troszeczkę się wyleżeć, żebym miał siły na kolejne streamy po prostu, nie? Najlepiej zapić rozstanie, ojej. Nie no, kurczę, najlepiej to... Najlepiej to właśnie... Wow. Halo, co to za samochody jakieś? No to było blisko. Wzywają nas z powrotem. Wracamy pod mur. Pod mur, super. No cóż. Kontynuować załadunek. Ruszać się. Załadunek? Spoko. Co oni tu wywożą? Dziwne. Pierwszy związek i mam 14 lat, Dawidzie. Oj, no kurczę. No niestety, ale długo trwał ten związek. Mam nadzieję, że przeżyję. Smutne niestety. Usuwanie komentarzy banami. Najlepiej. Jak ktoś spoiluje, to ban incję. Znaczy, jeśli to jest spoiler taki, wiadomo, że naprawdę już taki gruby. Czy coś planujesz odnośnie powrotu VR-a na streamach? Tak, jakbym miał kartę graficzną lepszą, to zdecydowanie, bo na aktualnej VR nie radzi sobie prawie wcale. Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. Ale okulary są. I co dalej? Cały czas. Marlin, zagraż znowu w Gotikami czy tajemnicę mankiem. Mają strefę kwarantanny. Z lekarzami, którzy Polska. Aktualnie nie mam planu. Znamy już tę śpiewkę. Na jeszcze zagranie w Mrocznej Tajemnicy jeszcze raz. Także chwilowo, to... dzięki za dotację, ale nie będę grać w Mrocznej Tajemnicy. To, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. A, szczepionkę chcą zrobić? Tak powiedziała. No nieźle. Na pewno tak powiedziała. No w sumie... Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? Żartujesz. Co wtedy, Joel? Wtedy świat wróci do normy. Pytaliś nas tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Zombie. Rozumiem. Yeah. Dzięki, pan Wolverine. Jesteś spoko, dzięki, Koko. Dzięki, Koko, jestem spoko. Yeah, a gdzie Jezus? Nie wiem. PSP3K4, siema, hej, witam, witam. O co chodzi w tej grze? Jest nakreślona jakaś fabuła. Bartosz, cześć Bartosz w ogóle, hej. Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Wiesz co, nie wiem niestety, ale z tego co widzę chwilowo, biegamy z dziewczynką, która została ugryziona, ale przeżyła i nie zmieniła się w zombie, więc może być kluczem do ewentualnej szczepionki na tą chorobę, na którą zarażeni chorują, zombie właśnie. No ogólnie to początek był bardzo filmowy, o dziwo. Znaczy w ogóle nie spodziewałem się, że tak się zacznie, a naprawdę smutny był początek. No a teraz jesteśmy gdzieś na zewnątrz, w ogóle poza miastem, więc jesteśmy bardzo pewnie narażeni na ataki. Ale na razie jest całkiem spokojnie, o dziwo. Co się stało? Aha. Aha, zbombardowane wszystko zostało, co ciekawe. Oh shit. To był zombiaczek. Tak, ale to było daleko.
Może przeżyjemy do kolejnego dnia. To nie są zombie, doktor? No dobra, no to jesteś tam zarażeni, tak? Nie wiem, jak nazwać inaczej. Coś, co przypomina chociażby zombie. Może znajdę tutaj coś ciekawego? A, chyba nie. Raczej to nie jest gra, w której ten... Witaj, przybyłem jakieś 5 minut temu, ale niestety dzisiaj znowu krótko, Bartosz. Spoko, rozumiem. O, jest i nasz ratusz. Dzisiaj ja też jestem przeziębiony, także... Jestem przeziębiony, także... Także, no niestety... Centrum miasta? Raczej to... Centrum miasta, nieźle. Także dzisiaj też nieco krócej, ale zawsze dobrze. Spadam, trzymaj się, cześć Steel, hej, hej. Dobra, jakby gra mi podpowiedziała, gdzie mam iść, byłoby miodnie. Chyba zgaduję, że jednak stamtąd skąd, gdzie próbowałem przejść. Może tutaj, tędy? Zaraz zobaczymy. Witam, mister, hej, 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 dzień dobry. Dzień dobry. Gra mistrzowska dosyć długa, to dobrze, będziemy mieli w co grać. Hihi. Dobra, co tu jest? The Old Stone Building. Old Stone Building chyba powinno być wtedy. Może mnie nic nie zje na początek. Znaczy w sumie już zginąłem, ale tylko przez to, że muszę się przyzwyczaić do sterowania. Ej, Tess? Idę. Czemu się wydawało, że słyszałem jakieś coś nieprzyjemnego? Okej, spróbujmy wejść tędy. Dobra, oczywiście szukamy też rzeczy do craftingu, bo jak sami wiecie, sporo rzeczy można zdobyć. Kurde, tylko dlaczego są puste szafki? Bardzo mnie to irytuje. Za każdym razem otwierasz szafkę, liczysz na to, że będzie tam jakaś amunicja czy coś, a tu puf, pusto, cholera. Dobra, dzień dobry. Coś go zżarło. Ca, super. No, super. To źle? To bardzo źle, kurde. Kurczę, gościu zginął, to zawsze śmierć człowieka smuci człowieka innego. Yeah, moja koleżanko, mój drogi kolego. Niedobrze. O, następny. Miał jakąś notatkę. Dziennik OPA. Opa, opa. Chciałem przeczytać. Zginęli, czekając na wsparcie. Mhm. Czekajcie, artefakty, mapa strefy. O, mapę strefy mamy, dobra. Okej, lecimy dalej. Dziękuję za lucika. Najwyższy z bogów, Gomez. Gomez! Ty bluźnierco! Zmienił nick, bo lud zmienia Kuba Gwestku. Pozdrawiam, pozdrawiam. Kuba, spoko. Dzięki, pozdro z Gogowa. Pozdro, pozdro. Dzięki, dzięki. O kurde, ty, jaki grzybek. Fale dźwiękowe wykorzystują. Tak, jeśli zaczną klikać, musisz się schować, inaczej cię namierzą. O, klikacze, tak? To są ten... A, dobra, czyli takie jakby... Klikacze to są tacy jakby, no... Jak to się ładnie nazywa? Nietoperki? Może? Nietoperze? Niech będzie. W ogóle szczury sobie tu biegają normalnie. Ale kurczę, katastrofa duża. Co ja tu znalazłem? Połowę nożyczek. No nic, niech będzie. Liczyłem na trochę lepszy drop. Suplementy zwiększają twoje umiejętność przetrwania. Yeah, to dobre suple! Zaraz je wezmę. Wezmę suple, yeah, i będzie... Będzie koks, siła, sport. Będziemy pakować biceps. Na klikaczach, yeah. Znaczy, kurde. O Jezusku. Wszystko super. Wszystko jest super. Tak, tak, tak. Spoko. Wszystko jest świetnie. Co to jest w ogóle za jakiś biurowiec? Jest i taśma. I kolejne nożyczki, więc kolejne. Kolejne możemy zmajstrować nożyczki. Znaczy się nóż właściwie. Czekajcie, jak się kraftiło? Czekajcie, crafting. O, tutaj. Umiejętności. A, to są suple, żeby ten. Dobra. Maksymalne zdrowie. Obszar trybu nasłuchiwania, szybkie przetworzenie przedmiotów, szybkie leczenie, drżenie broń, mistrz ostrzy. Pozwala zabić mlaskacza za pomocą ostrza. Ciekawe jest, co to jest cholera mlaskacz, ale dobra. No i co, zrobimy sobie ostrze. Całkiem są konkretne te ostrza, także może mi się przydać. Okej, siema Przemek, hej, hej, dzień dobry. Mróz zgubił się gdzieś w czasie i przestrzeni, spryciarz ktoś. Może się pojawi jeszcze, nie trać nadziei. Może się jeszcze pojawi. Mam nadzieję, że nie będzie po drugiej stronie klikacza. Pomóż mi z tym. Weź no pomocz, kobieto. Klikacze są ślepe, więc możesz się skradać. Jasne, tylko problem w tym, że pewnie nie są... Znaczy są całkiem dobre... Mają słuch. Holy shit! No jak mnie dziabnął? Ale mi pierdyknął, skubaniec. Serio, aż tyle mi zebrał HP, czy ja tyle miałem? Nie, w sumie w tam wcześniej postrzelili ci policjanci, więc w sumie... Jestem cały, i niezdrowy niestety. No, przydałoby się jakieś suple, jakieś batony. Batony na masę by się przydały. No kurde, niezła jazda, powiem ci. O, co ta woda mi dała, nie wiem.
Ale okej, ważne, że jest. Jest cegła, dobra. Another brick in the wall. Nie. Masz, nie będziemy brali. O, dzięki. Nie wiem, co mi dałeś. Dałeś mi apteczkę? Naprawdę piękne, dzięki. Yeah. Dobra. A, aby stworzyć apteczkę. Mogę zrobić jeszcze jedną apteczkę? Okej, świetnie. Alkohol i szmata. Yeah. Alkoholem i szmatą się leczyć? No to niezłe leczonko. Dobra, to co? Spróbujmy może... Chciałbym się wyleczyć. Czekajcie, kto to się robi? A, tym. Okej. To leczymy się. Czemu nie? Kółko po prawej, tak jakby coś. Kółko po prawej, kółko po lewej, kółko po prawej, kółko po lewej. Kółko jest wszędzie. Lewa, prawa, góra, wszędzie można. Tak, oczywiście tu przez chwilę musiałem się zastanowić, jak sami widzieliście mój czas reakcji, bo to jest spory. A, to wy dziewczyny. Okej. Musimy się stąd wydostać. Trochę się wystraszyłem, że tam na końcu stoją jakieś właśnie, jacyś przemienieni. A, ale ja bym sobie jeszcze przeszukał tutaj okolice, czemu nie? Nie, zmordowałem właśnie ostrze na to, żeby otworzyć drzwi, ale jestem botem. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że to się opłaci. Bo trochę właśnie popsułem. Świetnie, butelka, która mi się totalnie nie przyda. Czemu nie? Kurka, lurka. Okej, okay, no ale może znajdziemy mimo wszystko te jakieś towary. Proszę bardzo, oczywiście tu z... O mój Boże, ile towarsów. Yeah, pięknie, o kurde. Dobra, opłacało się. Jedno ostrze poszło w pizdu, ale zobaczcie za to ile rzeczy. I dziękuję za lutsika oczywiście. Kurczę, dobra, jakieś składowisko otworzyłem. Przyjemnie, przyjemnie. Może jeszcze coś znajdziemy, szkoda by było zostawić cokolwiek. Dużo mi minęło, pozdrawiam. Mogę zrobić posta z podawaniem tych linków do profili Avenix, jasne. Czemu nie? W sumie nawet będzie spoko ogarnąć się w jednym miejscu. No, minęło cię jakieś 2 godziny live'a, z czego na dodatek 11 tysięcy zgubionych klatek. Także naprawdę nieźle. Kurde, przerąbane. Dobra, chyba wszystko zebrałem, całkiem sporo rzeczy. Tutaj butelka jest, ale butelki nie potrzebuję. Ona się zresztą chyba stoczyła tam z góry, jak ją puściłem. Nieźle. A tu coś chyba leżało na wejściu. Czy to, co to jest? Zbugowany jakiś kawałek. Dobra, siema, już jestem, Bimbo, hej, o Bimbo, dzień dobry, cześć. Jak The Last of Us to oglądam, widmowe headshoty. Prawilnie, dzięki, dzięki. Dobra, czyli co, zebraliśmy co mogliśmy i spadamy dalej. Trochę tu niebezpiecznie to wygląda, no ale chyba... Chyba tędy, tak? Nie, kobieta, co ty wtedy robisz w ogóle? Zginął przez ciebie, bo się dopiero narobiło. Widzę zwłoki. Zwłoki 2 na 10. Okej. Okay. Oczywiście jak najbardziej Robin Explorer. Jest taki bajka dla dzieci. Dora Explorer, czy jakoś tak. To jest Robin Explorer. Zwiedzam, sprawdzam, szukam. Jestem... Jesus, co się dzieje? A co to za kamerka, na którą zbierasz, Robin? Prawdopodobnie... jakaś ala GoPro, albo jakieś GoPro, albo Xiaomi. Bardzo możliwe, dobra, że ten twoja kolej. Xiaomi 2 4K. Chodź. Albo jakaś inna. Coś takiego konkretnego, fajnego. Taki dobry, solidny sprzęt, żeby trochę lepsza jakość była na tych moich tych. Okay. To nie był zbugowany kawałek, tylko ostrze, którym otwierałeś drzwi. No dalej dryblasz. No tak, tylko podaj mi rękę. Dobra, nie wiem, co mam zrobić. Podam ci rękę, ale nie wiem. Nie wiem, dlaczego gra mi kazała tak jakoś dziwnie machać padem, znaczy coś tak popste. Tak, żeby po prostu w końcu mieć porządną kamerę do nagrywania vlogów, motovlogów i wszystkiego. Jaki grzybek, kurde, kozak. To nieźle. Machasz pana, żeby latarka nie zgasła. A, okej. O kurczaki. No, powiem wam, że te klikacze ciekawe. Spróbuję go trochę zagonić dalej. Nie wiem, czy zwrócił na to uwagę, czy nie. Dobra, to spróbujemy go tam odegnać. Okej. Okay. Rzucił się w tamtą stronę. Przydałoby się jeszcze z jakaś... Jest apteczka, świetnie. Znaczy jakieś jedzonko. Dobra, tu mnie chyba nie dorwie. Uff, udało się. Anubis, dobra, jestem. Hej, cześć, Anubisie. W starym obozie jest typek z areny, rozwal go. Radmix, spoko, można, czemu nie? Czemu tak ścina Adam? Właśnie nie wiem, niestety, Adamie. Mam problemy z internetem, prawdopodobnie przez pogodę, z racji tego, że mam internet radiowy. Wybacz, niestety, nie jestem w stanie nic z tym aktualnie zrobić. Jutro zadzwonię do mojego dostawcy internetu i spróbuję, żeby...
Spróbuję, żeby coś z tym zrobił, bo naprawdę jest to bardzo upierdliwa sprawa. Mhm, dobra. Więc co? Nie ma to jak narobić hałasu na cały budynek. To jest cudowne. Dobra. Okej. Z dużej litery. Co? Duża litera przez ukreskowane. Jezu. Co to za szalony język polski? Team Piekielniki, pozdro Robin Kordix. Pozdro, pozdro. Dzięki, dzięki. Hashtag Piekielnik. Yeah. To jakieś szaleństwo. Bardzo dobrze. Tylko prawie nie patrz tu. Dobrze, nie będę. Chyba żartujesz. Dawaj, Eli. Dasz radę, masz 14 lat, jesteś dorosłą kobietą. Wierzę w ciebie, nosisz trampki chyba nawet, więc szanuję. Trampki to jest najlepszy but na świecie. Yeah! Glany i trampki only, nie? No i Adidasy. Yeah. Ale. Bas, bas, Adidas. No ta, najgrubszy się władował na ten, to wiadomo. O, ja uciekam. No czemu Eli przodem? Dobra, kobiety przodem, niech będzie. Dawaj, rzucaj. Dobrze. I na pewno nikt tego nie usłysza, na pewno nie wyczulone na słuch istoty. Dokładnie tak. Robin, spełnij moje marzenie i pograj ze mną w coś, albo pogadaj na temat Gothica Wrons. No, pograć może być ciężko aktualnie, ale pogadać, jasne, daj jakiś temat, chętnie się wypowiem na jego temat na temat, powiem, świetnie. Prezentujemy prezentację, kappa. Belka, jasne, chętnie, w końcu coś do bicia. Bicia po głowach, yeah. Lamusów. Zgaduję, że... Przytrzymaj, a wyposażyć. Co to jest? Jakieś 6 rewolwerów. Nowa broń. Rewolwer. Świetnie. Znalazłem rewolwer. Dobra, i teraz tak. Miejsce na broń. Możesz przenosić więcej sztuk broni niż masz kabur. Dodatkową broń możesz przechowywać w ekwipunku. Możesz jej używać w dowolnej chwili. Wybierz broń, którą chcesz zmienić. Przytrzymaj, aby otworzyć ekwipunek. Wybierz broń, której chcesz użyć. Następnie puść. Jasne? Czyli co? Przytrzymaj, aby zmienić. W ten sposób. Dobra, chwilowo mam do tej więcej amunicji, dlatego będę z tą biegał. Dobra, jasne. Całkiem ciekawe. Jak gra, jak wrażenia Anubis? Na razie jestem... wybierz... zmienić broń. No tak, no próbowałem. Dobra, gra mi chyba chce ewidentnie zamienić na rewolwer. Jasne. Naprawdę pozytywne wrażenie na razie jest... wow. Pójdę to sprawdzić. Zostań z dziewczyną. Jest świetna, naprawdę gra świetna. Biegacze. Naprawdę klimat jest taki, że można ostrzem ciąć. Yeah. Bardzo mi się podoba. Temu dali widziałem chyba jeszcze. A, to jest jakiś ten. O, no i pięknie. Taką broń to ja rozumiem. Trochę lepsze niż moja deska. Okej, okay, co z tym biegaczem teraz? Fajnie się kamera ten. Czy ja mogę tego biegacza walnąć? Gaduję, że tak, ale... Ja chciałbym, żeby mnie zaatakowano. Żeby się przemienił coś. Chwyć, dobra, ładuj. Duszenie, użyj ostrza. Dobra, dusić. Bydlaka. Bo ostrza mi szkoda, bo mam tylko jedno. Witam i zorgi, że dopiero teraz. Kurto, cześć, Kurto. Hej, 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 ty mój sponsorze ulubiony, szalony. Dzień dobry. O, cholera, chyba zostałem wykryty. Bardzo niedobrze. Dostał w łeb, a dalej żyje. O mój Boże. Kuba nie zma. O mój Boże! Klikacz! Ale mi się wgryzł, co? No już serio? O kurde, na hita schodzę. O shit! O kurde, ty no, tego się nie spodziewałem. Dobra, czyli klikacz mnie na strzała ściąga. To był klikacz? Nie, to jest jakiś zwyczajny gościu, skąd on się wziął? Niestety, że do mnie nadciąga. Mógłbym czymś rzucić. Wow, tego się nie spodziewałem. Zombiaki jednak są kozaki, kurde. Znaczy zombiaki, to nie są zombie, tak jak mówiliście. To są jakieś tam przemienieni. Okay. Nie wiem, czy użyć ostrza, ale spróbowałbym jeszcze raz z tym duszeniem. I spróbował się schować, zanim tamten mnie zobaczy, bo on chyba właśnie tu będzie chciał podejść. Spróbujemy użyć tego mojego słuchu specjalnego. Tak, widzicie. Ale kurde, tego klikacza nie widziałem, nie? Skąd on mi się wziął? To zombie mnie tu zauważyło wcześniej, kręcił się. Fajnie by było go wyeliminować. Po cichu, wiadomo, po cichu. Czyli widzę, że ten. Klatkuje mi streama, Robinie. Tak, Hasanagi. Jest problem z moim internetem, tak jak mówiłem wcześniej. Jest coś nie tak, to u mnie jest problem. To nie wasz internet, nie wasza wina. Po prostu to u mnie klatkuje. Okej. Sporo ich tam się narobiło, cholera jasna. 4 zombie. Przydałoby się pozbyć tego klikacza na początku. Ze zwykłymi zombie możemy chociaż walczyć, więc spoko. Myślicie, że go trafię?
Coś mi się wydaje, że może być ciężko, zwłaszcza, że broń mi lata. Kurde. O Boże! Spadaj! Nie! Klikacz, klikacz! Klikacz najważniejszy! Niech to szlak! Ale klepią, cholera! Bydlaki! Pieprzone klikacze! Kurde! L1 aby sprintu i się wyspowodzić. Niech to szlak. Skończyła mi się amunicja. Uff. Cholera. Ale było niebezpiecznie. Dobra, chodźcie na dół. O, rozpierducha na całego, ale udało się klikacza załatwić na szczęście całkiem sprawnie i szybko. Okej, teraz oczywiście zbierzemy sobie to, co możemy. Sporo amunicji, to mi się podoba. Dzięki, dzięki. Ale to było grube, nie? Kurde, ale mi się... Wow, walka jest naprawdę emocjonująca całkiem, jak się walczy z takimi zombiekami, że mam całe mokre palce. Wow. No, tego się nie spodziewałem, że aż taką rozpierduchę mi zrobią. Ale nieźle. Warto na początek klikacz, potem cała reszta bandy. Stranger Things nie widziałem, ale mam bardzo mocną ochotę obejrzeć i prawdopodobnie to zrobię i może nawet w tym tygodniu bym sobie zaczął. Dziękuję za przypomnienie w ogóle. Kurto, dzięki, dzięki. A, no wiadomo, na sponsora to można liczyć, nie? Z przypominaniem dobrych blendzików. Właśnie muszę wziąć Stranger Things obejrzeć. Drugi sezon, pierwszy. Naprawdę, naprawdę. Okej. Okay. Sporo amunicji, fajnie. Walka wręcz jest całkiem okej. Okay. Niestety dosyć mocno idzie oberwać, ale spoko. Widzę, że gra nas częstuje dosyć sporo jakimiś batonikami. Okej, okay, bałem się, że to będzie gra z tego typu, że przeciwnik pada na 10 strzałów, my na jednego. Dodatkowo nie dostajemy żadnych apteczek i nie mamy żadnej amunicji, żeby się bronić. Tak myślałem, ale na szczęście się trochę pomyliłem i to mnie cieszy. Dzięki temu może będzie mi trochę łatwiej. Na razie gra jest bardzo okej. Okej, okay, widzę, że będziemy mieli co przesuwać. Więc przesuńmy chwilowo. Musimy się jakoś przedostać. Nie ukrywam, że chętnie bym u ciebie ją obejrzał, ale chyba nie nagrywałeś brony druid. Ale czego? Bo nie wiem czego konkretnie. Nie nagrywałem. Musisz druid jeszcze raz napisać, bo nie widziałem wcześniej ten... Z biegaczami możesz się bić. Jeśli klikacz się dorwie, to koniec. Tak, dokładnie. Czy ja mogę... Aha, dobra, dobra, bo ta strzawka spadała. Dobra, myślałem, że nie będę mógł się ruszyć. O, i amunicja, świetnie. Mam pełną amunicję, naprawdę? Co ty mówisz, gro? No, rzeczywiście chyba. O, nie, dobra. Trzeba załadować ten i teraz będę mógł jeszcze raz. Dobra, zawsze jeden amunicji więcej, nie ma co narzekać. A Robin, taktyka, strzelać w jednego, żeby trzech się na niego rzuciła. No cóż, cichutko, dobrze jest. Z klikaczem możesz walczyć, jak masz ostrze. Okej, okay. Dobra, dzięki za podpowiedź. O, dobra, jeszcze części do apteczki, cudownie. Będziemy mogli się trochę wyleczyć. Więcej. Widzisz? Nic mi nie jest. Super. Nie wiem, o co do końca chodziło. Ja chyba mogłem jej dać elementy na apteczkę. Mógłbym spróbować to jeszcze raz. Oj, czekajcie. Nie, teraz już nie mogę. Nie wiem, co się przed chwilą wyświetliło. Ale okej. Okay. I co, znowu jacyś rozpierducha? Nie ma. Gołębie? Słyszę gołąbki. Będzie kolacja. Hehe. Dobra, to zaraz spadamy na dół. Jest przejście. Może się uda jakoś przejść. Uwaga na plecy. Pisał kontynuacji Do The Moon. A, Finding Paradise. Jasne, jak najbardziej. Bardzo chętnie. Oj, tak, tak, tak. Zdecydowanie jest to gra, którą muszę zagrać i przejść. I nagrać ją. Także postaram się. Zwłaszcza, że dużych nie ma wymagań, więc może nawet i mój komputer uciągnie, jak trzeba. Kurczę, ale bardzo, bardzo chętnie. Oj, tak, Finding Paradise, jasne, To The Moon. To The Moon, bardzo dobrze wspominam, bardzo cieplutko serię. Oj, super była. Klikacza można zbić cegłą, to spoko. Słyszę żabę, bo mi się, że jakby klikacz był. Robimy małą przerwę? Czas na przerwę, czas na KitKat, yeah. Żeby nie zwracać na siebie uwagi. Jasne. A ty zawsze mnie ignorujesz. Którędy teraz? Uwierzę. I dziękuję za lutsika. Cóż za lutsik, cóż za lutsik. Pozdrawiam, pozdrawiam. Nie wiem, o co chodzi w grze, bo dopiero przybyłem spryciarz ktoś. A, widzisz, spryciarzu, w końcu doszedł Lucik. A, więc tak, no. Ogólnie na razie chwilowo, póki co, bierzemy, eskortujemy Ellie, która została ugryziona, ale się nie przemieniła, więc może być przepustką do powrotu do normalności w naszym życiu. O, jaki kostek, siemano, ja wam mówiłem, że kostki są wszędzie. Siema, siema, kostek, siema, siema, ziomuś. Kostki są wszędzie, nawet tutaj. W każdej grze chyba, w którą graliśmy do tej pory, są kostki. To jest niesamowite. Także grubo. Chcesz, to ci mogę zasponsorować, bo nie jest tak szczególnie droga. No, druidzie. Nie, no spoko.
Może ją zakupię. A ile kosztuje taka zabawa? Ile taka przyjemność jest warta? Widziałeś grę ileś tam lat wcześniej z Until Dawn na twojej grupie? Robin Skateboard, Natalia? Jaką grę z Until Dawn? Nie wiem do końca. Kostki są, jej, chrząszczy tylko brakuje i będę spełniony. Nie wiem do końca, Natalia, o co chodzi konkretnie. Widziałeś grę ileś tam lat wcześniej z Until Dawn na twojej grupie? Ktoś wrzucał jakiegoś let's playa z Until Dawn? Nie widziałem. Siemanko, gram w Skyrim, a siemano. Cik, ciak, ciąg, portfel, wsiąk, o, witam. Dobra, zbierzmy co możemy. Prequel czy jakoś tak. A, tak, że w tym sanatorium będzie się działa akcja. Tak, okej, to widziałem, że będzie kolejna część Until Dawna. Fajnie, bardzo spoko. Czekajcie, jak się miała nazywać? Kurde, już nie wiem. The Instinct? Jakoś dziwnie. No nie wiem, ale w każdym razie naprawdę będzie ciekawie. Dobra, to zbieramy oczywiście co możemy. Widzę, że mamy tapsy kolejne. Yeah, kolejne suplementy. Popatrz, zażywał suplementy. To świetlik. Świetlik? Tak. Nie mają łatwego życia ani w mieście, ani poza nim. No nieźle. Oby ktoś na nas czekał. Świetlik miał flachone, yeah. I będzie dobrze, znowu kurde. Mołotow, użyję mołotowów, aby zabijać wielu wrogów naraz. Płonący przeciwnik może podpalać innych. Rzucaj mołotowami po łuku za pomocą L2, aby trafiać przeciwników chowających się za osłoną. Rozważne zarządzanie zasobami. Mołotowy wymagają tych samych składników co apteczki. Więc albo zabijamy. Albo się leczymy. Więc albo giniesz, albo zabijasz. No, twarde reguły w tym świecie panują. Cóż zrobić? Dobra. Właśnie 26 trzeba iść do kina na ostatniego więźnia labiryntu. Znaczy nie wiem, czy ostatniego, ale na więźnia labiryntu. Kurde, nie mogę się doczekać. Kurczę. Akurat przed moimi urodzinami wychodzi, no idealnie. Lepiej będzie mogło. Okej. Mapa świetlików. Sprawdźmy tą mapę, może nam się przydać. Okej. Gold Dome. He meet up with second Firefly team. Ja. Dziewczynka 14-letnia, czerwone włosy. Serio, ma czerwone włosy? W sumie to mógłbym jeszcze to przeczytać, jak już jesteśmy. Przyszli ze strefy kwarantanny. Widzisz? To nie nasi. To spoko. Czy musimy uważać? Jak nie nasi, to niedobrze. Wolałbym, żeby to byli nasi. O nie. Cholera. Boże, już prawie wyszliśmy. Tak blisko, a jednak tak daleko. Joel, pójdziesz przodem i obstawiam tyły. Na Steamie 36 zł. To jednak trochę kasy. Skoncentruj się. Skoncentruj się, super. Dzięki, jak mówisz, że masz się skoncentrować, to znaczy, że wszyscy zginiemy. Klikarze skradanie. Klikarze mogą cię usłyszeć, nawet twoja postać jest schylona. Wychyl się delikatnie, aby poruszać się po cichu. Jeśli klikacz cię usłyszy, zatrzymaj się i poczekaj, aż zagrożenie minie. Okej, czyli bardzo powolutku. Dobra, wezmę sobie szkło robi więcej hałasu. Okej, mam pełną amunicję. Także tak. Ale powiem wam, że klikacze robią fajne odgłosy. Tak fajnie, schokwby. Dzięki za dotację, taka dosyć. No mógłbym powiedzieć, że taka dosyć hehe. Taka dosyć nietypowa. Trolololo. Kurczę, nie wiem. Może sprawdźmy, ale to jest pełno klikaczy, no. A jeszcze nie umiem się za bardzo przed nimi bronić. Znaczy jak stoję w miejscu, to mnie nie widzą, tak? Czy jak? Możemy spróbować rzucić gdzieś tam flachą. No właśnie. Dobra. To szkoda, że jest tak ciemno. Widzę jakiegoś gangstera. Cholera. Niech ty szlak. Chyba właśnie w tym momencie umieram. Ja pierdykam. No to koniec. No nie, myślałem, że podejdę. Myślałem, że uda mi się podejść do tej. Kurde, ale te klikacze też nie chcą ginąć w ogóle, nie? Myślałem, że uda mi się podejść do tego. Dobra, spróbujemy cegłą. Do tamtego zombiaka i go dziabnąć po cichu ostrzem, ale oczywiście trochę nie wyszło. Jak zwykle nie wyszło jak miało, no bo dlaczego by miało wyjść? Jak zwykle Robin Skateboard, moi drodzy.
O wy kurde typiarze, weźcie tam, idźcie sobie gdzieś dalej. Spadać tam. Dobra. Jeszcze raz, pieprzone zombie. Liczę na to, że szybciej dziabnę. Lepiej. No czemu mnie wykrył? Jakim prawem? Przecież kurde... O, uwaga! Cholera jasna. Kurwa, zostaw mnie! Gdzie mi tu przełazisz, kurde gościu? No nie, kurde no! Co to było? Kurde, przeskoczył przez ladę. Niech to szlak. Kurde, ale jak chamsko w ogóle jak one szybko przybiegły, ja nie zdążyłem nawet do końca tego zombie tam zabić. A one już tutaj przylazły, no i ja pierdził. Nie! Nie o to chodziło. Kurde blacha. Chciałem rzucić tym dziadostwem. Dobra, teraz chyba powinny tam się ruszyć. Bo zaczęła strzelać ta laska jedna, no. A, to już... Ach, ty skradanki, kurde no. Ulepszone ostrze pozwoli ci chronić. No właśnie, nie mam ulepszonego ostrza jeszcze. Ech. Skradanki. Moje ulubione gry normalnie. Gry, w których nie mam pojęcia, jak się bronić przed przeciwnikiem. Dobra, ja bym je wszystkie tam najlepiej wygonił. Nie, mnie tu nie ma. Kurde, a ja mogę klikacza po cichu zlikwidować? Prawdopodobnie mogę, ale przydałoby się fajnie... Znaczy fajnie by było... Kurde, już byliśmy tak blisko i oczywiście... Strasznie ciężko ogarnąć jak one... Jak one działają? Kolejny ludzik, poprzedni jeszcze się nie pojawił. Avenix.pl, dzięki. Nie pojawił się? Wydaje mi się, że się pojawił. Dzięki za luco. Kurde blacha, no. Strasznie ciężko, nie? Jednak gra jest piekielnie, to skradanie się jest naprawdę trudne. Spróbujmy tam rozpierduchę zrobić. A ten jest za węgła wtedy zaszedł, także... Nie wiem, czy dobrze robię, że idę tędy. Chciałbym mnie gdzieś odgonić w jedno miejsce i spróbować je spalić, ale... Wiecie co? Może byśmy spróbowali to zrobić. Tam. A to są tylko dwa. A gdzie jest ten trzeci? Co, one się tam poszły palić razem wszystkie? Dobry plan. Okej, ale nie spaliły się niestety wszystkie. Okej, ale wyszło nie najgorzej. Nie najgorzej. Dobra, powiedz mi gro. Tu jest jeszcze jeden i tam jest klikacz. Okej. W ogóle śmieszne, że słyszę tego klikacza tak jakby był za mną, a nie tam z przodu. Czyli tutaj to zombie. Ale tego klikacza na początek musimy się pozbyć. Klikacz z głowy. Ale stęka tam za mną. Co ty tak stękasz tam, kurde zombiaku wredny. Najpierw klikacz, potem reszta. Okej, ten klikacz tutaj gdzieś jest? Nie, jest po drugiej stronie. Może to by mi dało szansę na to, żeby przejść obok niego. Ale spróbujmy wziąć jeszcze jedną cegłę. Chodź tu cegiełko. Przerzucę ją tam daleko. Za ten murek najlepiej by było jeszcze. Właśnie. I teraz? Leć cegu, leć. Okej, klikacz. Pójdzie czy nie pójdzie? Co on robi? Dostał pierdzielca jakiegoś, kurde, ten klikacz. Okej, idzie w tamtą stronę. Cudownie.
Co prawda mogło być lepiej, ale... Może uda mi się przejść dzięki temu tam na bok. Okej, spróbujmy się przedostać trochę bardziej tutaj żwawym krokiem. Ja tutaj widziałem, że jest jakiś sklepik. Dobra. Mam pełne... Co to jest tutaj? Życie, okej. No to dobrze, bardzo dobrze wręcz, że mam pełne życie. To już mamy. Za ladą może znajdziemy coś ciekawego. No, powiem wam, że tak kurde grubo. Oczywiście notatka dla Dereka. Co za notatka? Derek at the bookstore is letting us to his safe. 34378. Okej. W sklepie z książkami jest safe. Jasne. To trzeba pamiętać, że jak coś sejfik. Okej. Czyli co, przydałoby się tego klikacza jakoś pozbyć najlepiej. Cholera. Można zjeść. Co za kurczak, spalone działa klikaczów. No to normalnie pożywionko, yeah. Dobra, gdzie jest ten bydlak? O, tutaj podszedł, skubaniec. Kurczę, jakby się go pozbyć? Jakby się najchętniej odstrzelił. Ile ja mam amunicji? Dobra, nie najgorzej z tą amunicją stoimy. Ale piękny strzał to był. Jezu, czy ja... Nauczę się kiedy strzelać. Gin. Dobra, chyba zszedł. Mam nadzieję, że zszedł. Dzięki piękne za loot, co niestety nie przeczytałem. Jeszcze jeden? Niech to szlak. Nie, nie podchodź do mnie. Dobra, tam to wyklepiemy z bliska. Jeszcze raz. No, jeszcze raz. Pięknie. Uhaha. Ale było blisko. O cholera. Niebezpiecznie, ale mamy sporo amunicji. Dzięki. Uhuhu. Idziemy po jeszcze jedną belkę. No, straszne, ale się udało. Oj, ja. Powiem wam, że grubo. Sejfy są cenne. Dobrze, mam nadzieję, że znajdę ten sejf. Idziemy do książek. Sklep z książkami znaleźć trzeba. No, no, no. Kurde, to było całkiem niezłe chyba przedstawienie. Yeah, ostra laska. Na pełne jadą, kurde, z koksem. No, powiem wam, że całkiem niebezpiecznie. Dobra, a jak się przeładowywuje broń? Okej, już wiem. Świetnie. Weźmy sobie cegiełkę, tak żebyśmy mieli w razie czego. Nie wiem, czy butelka, czy cegła lepsza. Coś tutaj jeszcze chodzi? No, coś tam gdzieś słyszę w oddali, ale może teraz już będzie spokój z przeciwnikami. Rozejrzyjmy się teraz po tym terenie, skoro mogę. Mam nadzieję tylko, że mi już nic nie zażre. Będzie spoko. Możemy przyspieszyć, możemy przeszukać szafki. Tam już widziałem, że coś jest. Sprawdźmy sobie. Ach, robi się wczuwa. No, trochę tak. Trzeba przyznać, że naprawdę gra aż... No, robi takie wrażenie fajne. Że wczuwam się na maksa, kurde. Ale z drugiej strony, tak się wczuwam. Ale dzięki temu chociaż udało mi się to zrobić, bo było krucho, jak sami widzieliście, zginąłem. Trzeba się nauczyć po prostu gry. Powolutku. Latarko. Aha, latarka jest na trzęsienie. Dobra, zobaczcie, tutaj te spalone i całkiem nieźle tutaj mi udało się pospalać ich. Trzeba przyznać, że jak Robin wpadł na pomysł, kurde, z mołotowem, to nie ma co. No nie, kurde, blacha. Dobra, tu jeszcze jakaś flacha. Tam jest jakaś flaszka, kolejna. O, i kolejny klikacz, świetnie. Myślałem, że się już was pozbyłem wszystkich. Niestety, to się myliłem, niestety. Niestety się myliłem. Czy ja chcę z nim walczyć? Właściwie to chyba nie A nie, muszę tam iść. Ale okej, okay, dobra, skoro muszę tam iść, to znaczy, że mogę jeszcze przeszukać teren. 208 na 3 łapki, wow. O, kolejny zombie, świetnie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani! Robi skateboard z tej strony. O, ty kurde, wredna babo. Ja ci dam. Bit, kurde, po łbie. Yeah. Tak jest, let's go. O, klikacz. Cholera. Niech to szlak. Dobra. Nie, nie strzelaj więcej, gościu, miesz przeładować. Dobra, niestety. Tylko dwa amunicji mi zostało. Ale ta amunicja tu się kurczy w tempie ekspres. Ale zawsze, jak coś w razie czego mamy drugi pistolet, wezmę sobie go. A spróbujemy odnaleźć ten safe. Może w tym safe znajdziemy trochę amunicji. Spodziewałem się, że będę miał trochę więcej ammo, ale widzę, że tutaj nie można marnować. Naprawdę, ale niestety na klikacze, który mnie usłyszał, no już muszę zmarnować. Mimo wszystko. Okej, to chyba był safe.
Nie, tu jest woda, świetnie. Przyda się do apteczki w razie czego. Ostrze, jasne. Myślę, że te ostrza będzie trzeba ulepszyć, wiecie? Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Okej, okay, jest i safe, o którym wcześniej słyszałem. Za chwilę sprawdzimy sobie do niego kod. Witam wszystkich, cześć Tomek, hej, hej. Sprawdzimy do niego kod, bo oczywiście już zdążę zapomnieć. Wiadomość dla brata. Nie, to nie będzie wiadomość dla brata. Klucz do magazynu, to nie. Notatka chyba tu będzie. 34378. 34378. I dziękuję za lucika. 34378. A, super, że to było otwarte. Już myślałem, że będę musiał wpisywać. A to kurde, nie. Witam na pokazie slajdów Urobina. Siema, Gorn 723. Witam, witam. Dzień dobry na Urobina. Na pokazie. Ostro, ostro. Dobra, hits. Co, aż tak źle? No, 15 tysięcy zgubionych klatek. 6% streama, więc no, jest potencjał w tym zawodniku, naprawdę. Jeden z najbardziej gubionych streamów pewnie. Dobra. Udało się na szczęście przeżyć kolejny dzień, znaczy kolejne spotkanie właściwie, ale klikacze rzeczywiście są skurczybyki, trzeba uważać na nich. Jednakowoż tu się rozejrzymy, o widzicie, dobrze, że przyda się mi trochę życia, bo przed chwilą miałam małą potyczkę z kurde godziną jedną wielką. Ta lampa od tej babki na klikacza mistrzostwo, no nie, kurde. Przerąbane. Dobra, to chyba wszystkie klikacze, cała okolica zwiedzona. Chyba zebrałem wszystko, co mogłem. Ja bardzo lubię, sami wiecie, eksplorację. I co? Chyć na górę gdzieś tutaj? Czy co ja mam tu zrobić? Czekajcie. Jest drabina. No dobra, to lecimy. Chycę po drabinę. Yo, a poza tym fajnie, że o nagrywasz. Wać pan Raptos. Siema, siema, dzięki. Cieszę się, że się podoba. Przestało dropić? Nie, Baba Jaga, dalej mam problemy. Niestety, 6% streama zgubione. Chociaż może, na razie na zielono z tego co widzę, ale no już stwierdziłem, że nie będę ten... Znaczy i tak dzisiaj jeszcze chwilkę pogram pewnie już, bo cóż zrobić, no za dużo i tak pewnie nie widzicie. No jakoś się udało, ale ile się musiałem namęczyć i zginąć z 5 razy. Nie zatrzymujmy się. Jezu, jakby była apokalipsa zombie, to bym był chyba zombie od samego początku, nie? Zginąłbym od razu. Mamy szczęście. Zginąłbym na samym początku apokalipsy. A dobra, co słychać, Piotrek? Bardzo dobrze, wszystko dobrze słychać. Dalej fabułę, tym więcej, a ma to dobrze, bo na razie to krucho wygląda. Także dobrze, powolutku. Leci, chociaż jestem przeziębiony, więc niestety mogło być trochę bardziej kolorowo. Ratusz jest tam. A, to spoko. Ten, tak? No dobra, czyli w tamtą stronę, niech będzie, to biegnijmy. Bywajcie, wychodzę, życzę wam udanego streama, Dawid, do zobaczenia. Spróbujmy coś znaleźć. Dzięki, że wpadłeś chociaż na chwilkę, znaczy... O, cholera jasna! Zombie, nie spodziewałem się aż takiej ilości... Aaaa! Kurde! Aaaa! Redne zombiaki. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że mi tak wylecą nagle z budynku. Cholera jasna. Przydałoby się jakaś broń. Kurde, blaszka. Niech to szlak. Rzeczywiście, trzeba uważać. Trzeba bardzo uważać. Sami widzicie, cholera. Nie spodziewałem się, że po walce zaraz będę musiał znowu walczyć. No. Dobra, zobaczmy. Kurde, ale z nienacka mi wzięli. Ja cię sunę. Halo, halo, drugi powrót. Dzień dobry, witamy, witamy. A wiecie co, może sobie... Sprawdzę teren, cholera, trochę mnie podziabały. Na szczęście tylko mnie podrapały, a nic poważnego się nie stało. Dobre to jest właśnie, że nie zarażają nas od razu po wykryciu. To jest dobre. Jak wylecą z budynki, sam do nich wbiłeś z buta. No niby tak, ale wiesz, nie sądziłem, że tam coś będzie w środku. Przed chwilą stoczyłem jedną wielką walkę z jakimiś klikaczami, toną zombie. A tu bum, proszę bardzo, kolejne zombie nagle z nienacka. No ja cię, jak ta gra... Kurczę, nie daje chwili wytchnienia nawet. Podoba mi się to w sumie. Z jednej strony, z drugiej. Bo to dzięki temu, kurczę, napędza się wszystko ładnie. Dobra, zgaduję, że gdzieś będziemy musieli tu się przystawić. Żeby spróbować wejść. Okej, chyba powinno się udać. Ale no dobra, dobra, trochę wbiłem. Jest apokalipsa, jakby apokalipsa była naprawdę, to poprzez rozkład ciał skończyłaby się jakieś 5 dni, tak mi się wydaje. No zależy właśnie, czy by ten rozkład ciał działał, że tak powiem, czy nie. No jeśli by działał rozkład ciał, no to tak, to by mogło trochę spodać. Dobra, mamy cały prawie magazynek z tego rewolwerku, więc weźmy sobie. Elo, siema Matikom, hej, hej. No i co, spróbujmy iść dalej na ciężarówkę. A, spoko, że wszedłem sobie na tą ciężarówkę, naprawdę, okej, okay, dzięki gro. Niech to szlak. Dobra, jeszcze raz. Ja muszę bardziej przystawić. Dobra, teraz.
Okej, czy będą spokojne chwile, Piotrek? Nie wiem, mam nadzieję, że w końcu kiedyś będę miał chwilę, żeby odpocząć od zombie, bo chwilowo to nieźle. O! Zgaduję, że znajdziemy tu jakieś supleje. Skoro gra mnie tak graczy. O, proszę bardzo, mówiłem, że coś tu będzie. Yeah. Pięknie, jakaś notatka służbowa. Broszurka lekarska. Cóż ta broszurka nam powie? Przeczytajmy. Aha, dobra, klikam, czy... A, bo ja klikam kółko, nie kwadrat. Boś, to te przyzwyczajenia, że kółko po prawej. Dobra, nieważne, biegniemy dalej. Zobaczymy, no na razie może nie będzie żadnych zombie, chociaż... Cholera wie. Okej. Może tędy się przejść. Spróbujmy. Był mój lud, Cordix? Był chyba. Dyskryminacja kobiet, mówisz, trochę? Nie, dlaczego? Kobiety przodem, zobacz, właśnie za chwilę będą przychodzić. Co? Nic nie słyszę. Okej, szybko. Idą. Wiem. Okej, starczy szybko. Spadło, hej, siema, siema. Jak mija dzień, niestety przeziębieniowo. Jestem trochę... Masz coś na bucie. Jestem trochę przeziębiony. O, jaka rąsia! Okay. Pan rączka. Niestety przeziębiłem się, kurczę. Niezbyt... Okay. Niezbyt dobrze jak to... Jak się stąd wydostaniemy? Przekonajmy się. Wygląda, bo aktualnie się trochę słabo czuję, ale w sumie... Ale w sumie nie jest źle, nie? Do dzieła. Okej. Okay. Dobra. Pistolet. Kaburę na drugi pistolet. Długa broń. Kaburę na długą broń. Narzędzi nie posiadam niestety. Okej, tutaj widzę. Zwiększa pojemność, szybkostrzelność. Pozwala szybciej przeładować broń. Zwiększa szybkostrzelność. Aha, dobra. Tutaj nie mam niestety narzędzi aktualnie, ale byśmy mogli na przykład sobie ulepszyć pistolet. Przeładowanie, szybkostrzelność czy pojemność magazynka? Szybkostrzelność może by się być całkiem spoko i przeładowanie w sumie. W sumie na początek bym chciał zainwestować szybkostrzelność mimo wszystko. Przycelować raz a porządnie by się przydało. A nie wiem, czy się udało, chyba nie. Dobra, teraz się udało. Już do dalszej tego będzie musieli użyć narzędzi. No to co, szybkość przeładowania chyba też pozwoli mi przeżyć, więc spróbujmy. Myślę, że warto. Tutaj niestety nic, 52, raczej będę stawiał teraz na ten. Wtedy chyba możemy ulepszyć jak leci, nie? A, tak mi się wydaje. Dobra, weźmy sobie ulepszym po prostu na tyle, na ile możemy aktualnie. Rewolwer na razie zostawimy, bo i tak mam mało amunicji. A wezmę sobie z pistoletu. Dobra, jak tam pistolet? Czekajcie, trzeba zmienić. Ulepszony pistolet, 14 amunicji, dokładnie, więc o wiele będzie lepiej. Szkoda, że nie mogę tych noży jeszcze ulepszyć, przydałoby się. Wtedy byśmy mogli ładować z nożyków. Albo broń do walki wręcz. O, tu myślę, że na ciężarówce coś znajdziemy fajnego, albo i nie. Co jest, kurde? A, suple. Dobra, mogą być suple, niech będzie. Hej, Solonero, ludzie Robin. Robin też umrze, Daniels. Siema. Tak jest, wszystko jasne. No to pić herbatkę i pod kocem się. Dokładnie tak, no ale... Aktualnie, wiecie, jest wtorek. Jest godzina wieczorna, więc jest stream. Nie można sobie odpuszczać. Nie ma tak łatwo. Chociaż choroba, no cóż, choroba jest choroba, ale... Streamek musi być. Okej. Szkoda troszeczkę tylko, że gardło na tym cierpi, ale przeżyję. Już nie takie rzeczy się przeżywało. Siema Robino, cześć Łukaszu, hej hej. Dobra, a te suple, jak mówię, ten... Dobra, możemy stworzyć co nieco. Mam dwie apteczki, przydałby mi się ten koktajl, chociaż z jeden by się przydał. Weźmy sobie, zróbmy. Można by było zrobić jeszcze jedną apteczkę. Znaczy, na pewno by było fajnie zrobić jeszcze jedno ostrze. Bardzo możliwe, że mi się niedługo przyda. Robimy apteczkę? W sumie mam dwie, więc stykną. Tutaj, mam 25. Możemy dać tryb nasłuchiwania lub szybkie tworzenie przedmiotów. I jedno i drugie wydaje się w sumie takie mało aktualnie mi useful. Ważniejsze by było maksymalne zdrowie, to na pewno. Szybkie leczenie mogłoby być też ok. Dzierżenie broni, mistrz ostrzy. I jedno i drugie może być super. Ale te pierwsze, te dwa są... Znaczy, nasłuchiwanie jeszcze ok, może być, ale reszta jakoś tak. Pozdrawiam, kiedy Gothic Damian? Dzięki Damian za pozdrowienia. Gothic będzie, jak nagram oczywiście. Teraz nie mogę obiecać kiedy konkretnie. Ale będzie, spokojnie. Ale na streamach aktualnie gram właśnie na konsoli. Bo niestety użyj ten, amunicji dawaj, ale bo niestety aktualnie komputer średnio daje radę jak streamuje gry z peceta, także wybaczcie.
dopóki nie zmajstrujemy jakieś grafiki lepszej, to będzie krucho. Może napiszę do Nvidii, może Nvidia mi zasponsoruje GTX-a 6-gigóweczkę, kurde. Mogliby dać, tak, o Robinie, no masz, tu posłyszeliśmy, że płaczesz, że nie masz karty graficznej, żeby Wiedźmina nagrywać. Kurde, wszystko ci kopacze z koparek wykopali i teraz nie ma kart graficznych dla prawilnych graczy, kurde, no. No i co my biedni możemy zrobić z tym faktem? O cholera. Ostrożnie może. Co za kobiety. Dobra, znajdź, kiedyś się znalazłem. Ritsu, hej Ritsu, cześć. Przeziębiony Robin z tej strony. Ach, nawet treningi niestety nie dały mi odporności przed, kurde, jakimś cholernym wirusem. Spoko, na razie się i tak trzymam nieźle. A jutro trening, więc kurczę, dobrze by było do jutra już ogarnąć się. Także dzisiaj się wygrzewam, piję herbasie różne. Kurde, najlepiej to by było jakieś dorwać, jakąś flaszkę, napić się konkretnego procentu, żeby wypaliło wszystkie zło z organizmu i tyle. No ale, trzymam się nie najgorzej. No niestety, szkoda, żałuję tylko, że właśnie są te lagi na dzisiejszym streamku. Lagi, których nie powinno być. No ale, no cóż. Misiaczki, tęskniły, oczywiście. Wszyscy za Ritsu tęsknią, bo zupa była zasłona i jem ząbiaka. No przepraszam bardzo, ale jak tej kobiety nie biłem, bo jest kobietą. Ja respect woman, match. I oczywiście, kobietki jak najbardziej, ale kurde, nie moja wina, że się pchała na mnie z łapami, nie, no kurde. W ogóle jakie ładne tutaj, jakieś muzeum czyżby? Nieźle, całkiem ładna wystawa. O, trochę słabo to wygląda, spróbujmy przejść bokiem. Zapraszam na whisky, brony druid. O, powiem ci, że chętnie bym się napił takiego whiskacza. Dobra, uwaga na głowę. Ale to jeszcze Darka trzeba było zaprosić. Przechodź. Chciałem mówić, że trzeba wypić, a potem znowu Joel! Jasne. Żyję! Zaraz do was dołączę! Są tutaj! Tess? Uciekaj! No nieźle. No to nieźle się porobiło, kurde. Znowu klikaczu Pikachu będzie. Tess. No już jest, kurde, bydlak. Niech tu szlak. Nawet nie jeden. Kurczaki. Dobra, nie ruszajmy się, może mnie znajdą. Pchała się na mnie z tego. Robin, dawaj drunk streamem. Dokładnie, właśnie dlatego. A ja mogę je zabijać po... Kurde, właśnie problem w tym, że ja nie wiem, czy ja mogę je zabijać bronią do walki wręcz, no. Drunk streama robić, mówicie. To był dobry pomysł. Cholerne klikacze. Zaraz mnie dorwie, czuję, że mnie dorwie. No nie mogłem go chwycić, no kurde, kliknąłem i nic. Praca do późna. A, wiadomo. Okej, spróbuję się powoli przebić. W ogóle śmieszne jest to właśnie, że jak ja się skradam, to w ogóle zachowuję się tak, jakbym się skradał ja, a nie postać w grze, no nie? Okej, na początek chciałbym zobaczyć... Dzień dobry, panie klikacz! O cholercia. To nie wygląda zbyt dobrze, szczerze powiedziawszy. Te klikacze mają bardzo dobry słuch, kurde. Robercie, oszczędzaj amunicję, eksploruj, zbieraj rzeczy do craftingu, uważaj na siebie. Klikacze i purchlaki to nie to samo co ścierwojady. Diego, dzięki Diego, ja, yeah, Diego, prawilny ziomek. Jasne. Będzie po tej grze może jakiś lepszy horrorek raczej, kurde, te gry to są ciągle jakieś horrory. Dlaczego ja zawsze muszę grać w gry, które są jakieś straszne? W sumie mam koktajl Mołotowa. Można by było spróbować gdzieś ściągnąć znowu w jedno miejsce i wykończyć. Ja spróbowałbym to zrobić. Tylko tak, żeby się wszystkie zbiegły w jedno miejsce na pewno. Myślicie, że spróbujemy to zrobić? Wiecie, spróbować można. No, idziecie czy nie? Kurde, no na jednego nie ma co marnować. Myślałem, że przyjdą wszystkie. Nie, bez sensu. Liczyłem na to, że się zbiegnie cała chmara, ale niestety... Dobra. Jak pójdzie do pokoju obok, postaram się troszeczkę... przesunąć. Halo, latarko, proszę się. Ogarnij. Kurczę, za blisko jesteście mnie trochę. Coś czuję, że za chwilę któryś mi podgryzie tętnicę, yeah!
prosto na mnie idzie. O, mój Boże, o, nienawidzę takich sytuacji. Do której live? O, jeszcze troszeczkę pogramy, jeszcze chwilkę. Chciałbym przejść chociażby ten moment. No, poklikałyście sobie, spoko, fajnie. Fajnie, fajnie, klikacze. Daj ten spokój, kurka, rurka, co tu się dzieje w tej grze komputerowej? Poklikało, cholera. Dałeś mi cegłę. Będę... Ja pitole! Nienawidzę takiego skradania. Cholerne bydlaki. O, chyba mi wykryły. Czy nie? Ja pitole, co tu się dzieje? Ja bym bardzo chętnie rzucił teraz cegiełką. Lepiej... Cegłą bym rzucił właśnie. I rzuciłbym ją tam, o dziwo. Kurde, co jest? Żadnego nie ściągnęło? Kurde, nie usłyszałem tej cegły, nie? Dzień dobry panu. Pani? Bo na froncie widzę dwie góry. Yeah. Ja pitole, ta gra jest straszna. Cookie clicker, nie? Kurto, trochę ta. Możecie sobie iść, kurde. Pewnie tu jest sporo fantów, ale... Może ciężko być je zdobyć. Ja nie wiem, gdzie mam iść do końca, wiecie? Chyba nie tędy droga, ale... A spróbujemy może właśnie chwycić. Chcę zobaczyć... Dobra, użyję ostrza, bo mam dwa. Ten mi bardzo tu przeszkadzał, wiecie? Ten klikacz. Chociaż deskę już i tak miałem. Okej, okay, jedno ostrze poszło w pizdu. Kurczę, wydaje mi się, że tu by mogły być naprawdę fajne towary, nie? Wiem, że noże mogę zabić klikacza, ale... Właśnie trochę tych noży mi szkoda. Pozdrawiam, team piekielników, Cortex, dzięki. Piekielniczki rules, yeah. Czemu on idzie w moją stronę? Dobra, muszę. Niech to szlak, ale dobra, miał amunicję sporo. Szkoda ostrza, ale amunicja. Tamten co robi w ogóle, jakieś padalca dostał. Ja bym sobie bardzo chętnie się ich wszystkich pozbył z tego miejsca. Ponieważ tu mogą być naprawdę fajne towary. A czekajcie, powinienem móc chyba go znokautować tą cegłą, nie? Jak dostał chamsko. Ale... Chamski Robin, nie? Ty co, wykrył mnie? Nie, nie wykrył mnie. Chamski Robin jest chamski. Klikacza cegą. O, ty gnoju masz. Kurde, ale dostał. Taktyka z rodem z Metal Gear Solid. Trochę ta... Trochę takie skradanko. Przeciwników dymanko, yeah. Kurczę, ja bym chętnie sobie go odstrzelił. Kurde, ale amunicji szkoda. Mi się zleci cała ekipa i będę miał pograne trochę. Weź tam se idź. W drugą stronę, dokładnie tak. Ja sobie to pozwiedzał. Kurczę, ale nic tutaj nie ma. To ja tu się bujam, żeby coś z jakiejś fanty wyciągnąć z tego miejsca. Całe muzeum pozwiedzałem, a tu nic. Spróbujmy przejść tędy. A nie, z tędy to ja przyszedłem w ogóle, super. Nie był dobry pomysł. Wróciłem, cześć Tobi, hej, ja dalej w tym samym miejscu. Znaczy nie wiem, w którym momencie cię nie było. Ale skradanko między klikaczami. Klikaczu, Pikachu, tak mają na imię. Tess. Tess. Jest Tess. No to dobre krzesło. Gdzieś kobitki nam uciekły. Spoko, nie ma sprawy. Ja się chętnie rozejrzę po tej kuchni. Wydaje się pełna fantów. Oczywiście puste szafki, czemu nie? O, nożyczki, właśnie. O, i taśma, świetnie.
Właśnie po to zużyłem ostrze, żeby ponownie to ostrze mieć. Dobra, tutaj widzę, że jest jakaś lodówka. Żarcie, chętnie, bo mi się gdzieś obrywało. Dobrze, dobrze. Dobra, jesteśmy całkiem przygotowani. Można by było skrafcić w sumie ostrze. Czekajcie, którym się krafciło? Nie tym na pewno, chyba tutaj właśnie. Weźmy sobie ostrze jedno, zróbmy. Dobra, taśmy mi brakuje, ale luz. Dobra, idziemy dalej. Ostrzem otwierać te drzwi? Myślicie, że warto? Tam po drugiej stronie w sumie. Może by się udało. Ksiądz po kolędzie już był, Tomek? Będzie chyba dopiero u mnie. Z tego co się orientuję. Weź se idź, ty klikaczu wredny, gdzieś tam. Schowaj się, bydlaku. Dobrze. Powinno się udać. A, okej. Okay. Tu niestety to przejście jest zamknięte. Dobra, czyli tam będzie składzik, więc skorzystajmy z ostrza. Może będzie warto. Wydaje mi się, że warto. Robin, warto. Fajros? Hej, cześć, Fajros. Nie założyłem. Dobra, więc otworzymy. Problem, że właśnie gościu się zbliża. Klikacz wredny. Okej, okay, mam nadzieję, że tu w mnie nie wlezie, bo będzie bardzo krucho. Muszę od początku przechodzić całą akcję. Dobra. Na początek 10 tych, 25 tego, super. Dobra. Wcale właśnie nie robię rozpierduchy w składziku. A ten klikacz sobie przechodzi obok. Nie, spoko, spoko. Chodź sobie dalej. I dziękuję za luca. Okej, okay, tam widzę, że są rzeczy jeszcze do craftingu. Nawet amunicja, więc super. I apteczka z Afriko. Nice, kolejny lucik, a pierwszy się nie pojawił. Avenix.pl, dzięki. No widzisz, kurde, te lucy to są podejrzane. Tak, okay, wiecie co, rozejrzałbym się po tych półkach, ale nie widzę, żeby coś się tu jeszcze mrugało. Chyba okej. Okay. No i spróbujmy teraz się przekraść dalej. Robin, jak masz takie drzwi, to otwieraj zawsze. Jasne, jasne, jak tylko będę miał ostrze, to będę. Dobra, wydaje mi się, że chyba tu już nic więcej nie znajdziemy. Już rozpierduchę zrobiłem i tak. No to niezłe manekiny, kurde. Się rozpadają. Okej, okay, teraz byśmy mogli spróbować wyciągnąć cegłę albo flachę. Zrobić taki myk, że rzucimy to gdzieś tam. Lepiej by było tam daleko gdzieś. Właśnie, właśnie, właśnie. Gdzieś tam. No, mogło być lepiej. Okej, okay, łapiemy. Okej. Okay. Okay. Powinno się udać chyba. Okej, okay, czyli te klikacze wcale nie są takie trudne. Na szczęście. Do przejścia obok. Tylko trzeba się trochę nagimnastykować, ale jak się już ogarnie mniej więcej, jak one działają i nie są w towarzystwie innych zombie oczywiście, to jest do zrobienia. Całkiem nieźle. No dobra, udało mi się nawet chyba... Nawet chyba się udało. Oczywiście dalej trzeba ostrożnie, bo mogą tutaj wejść na klatkę schodową. Ale nawet udało się otworzyć też. Ojej. Co za rozpierducha. Dobra. Dziwne trochę. Okay, zgaduję, że za chwilę to będzie jakiś zombie pewnie. A, to spoko, gościu. No to gościu, masz pierdolę. Masz cykielki przez łeb. Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest. A, one tam rozpierducha jeszcze w środku robią, super. Kurde. Ale jazda. Nic mi nie jest. Krwawa rzeź. Chłopaki? Chłopaki, tak? Zabierz ze mnie tego dupka. Skurwysyn. To niezłe chłopaki. Niech to szlak! Za dużo, no! Halo, gro! Ja pierdykam! Co jest z tą grą nie tak? 200 zombie na twarz! Kurde! Jeszcze nie ma się czym bronić! Super, gro! No! Niech to szlak! Co z tego, że właśnie umarłem? Dawaj, Eli, weź się chowaj! A, kurde, no! Rąbane celowanie. Niech to szlak, za dużo! No, 50 zombie na strzała mam zabić? Weźcie się, ogarnijcie. Weź laska, to spadaj.
Jeszcze nie zdechłeś? Zdech, dobra. Kurde! Zostawią! Skurwysyn! Co ten Geralt w ogóle? Znaczy, zawrzyłem przez chwilę... Może ten sam aktor? Głosowy? Gdzie tu jest ta butelka, którą przed chwilą miałem pod ręką? Chryste, jeszcze teleportuje się jakoś dziwnie. Nie? Ty kurde gnoju. Więcej was matka nie miała. Wszystkim strzały posprzedaje, kurde. O, ja pierdykam. Ale przerąbane. Raz, dwa, trzy, cztery, Dark Phoenix, dzięki. Raz, dwa, cztery, trzy, a przepraszam. Już się pomyliłem. Jezu, ale to pierwsza akcja, tam biegnę i pomóc tej Eli, a kurde ginę na wejściu, nie? Jaka rozpierducha. Dobra. No to było bardzo nieprzyjemne. Trochę mi się obrywało, ale spokojnie, za chwilę powinniśmy znaleźć jakieś apteczki. Nie zmarnowałem też zbyt amunicji, więc to mi się bardzo podoba. Cieszę się właśnie, że tej amunicji mniej niż ten. W sumie dobrze, opłacało się zginąć, o dziwo. Tak, dobra. Posprawdzajmy, czy nie ma tutaj czegoś sensownego. Może któryś z tych zombiaków miał coś, co mogło mi pomóc w walce. Na szczęście elementy otoczenia też możemy się elementami otoczenia bronić. Na przykład bierzemy butelkę, rozbijamy twarz właśnie zombiakowi tą butelką, jakieś takie tego typu rzeczy. Fajne to jest. Taka walka. Te klikacze są na razie najgorsze, bo niestety nie możemy za bardzo się przed nimi bronić, ale okej. Okay. Dobra, chyba wszystko. Ciężko było, nie? Tak, w porządku. Kurde, jaka rozpierducha. Tędy. Tak dostaniemy się na dach. Mhm, ale zanim dostaniemy się na dach, wydaje mi się, że trzeba sprawdzić jeszcze tutaj. Może coś tu na końcu będzie. Jakaś niespodziewanka? Chyba nie. Dobra, nieważne. Aj, Jezu, nie daje spokoju. No masakra. Robin Wojownik, Daniels. No raczej. Prawilny ziołeczek, Robin Wojownik. Yeah. Vernona Rocha głos. A, no właśnie, tak mi się coś z Wiedźminem kojarzyło i właśnie ten. Właściwie to większość tych aktorów głosowych to podkłada w grach wszelakich. Więc tu w sumie nie dziwi mnie. Musimy przejść na drugą stronę. No, dzięki za info. To nasz budynek. No super, mam nawet tom. Gdzie jest nasz budynek? Halo, chcę zobaczyć nasz budynek. A, ratusz, dobra, jest. O kurczę, ale tu wypas. Tararirara, gdzie ja z tym iść mam? Jeszcze nie wiem sam, ale gdzieś dojdę. Hej, fajną mam tom. Fajną mam deskę. Może tu ją odstawimy? Nie? Dlaczego nie? Gdzie ona tam się... Cześć, kobieto, co ty patrzyłeś? Zobacz, mam deskę. Powiedz mi, co mam zrobić z tą deską. Pewnie gdzieś musimy wleźć. Chwila, mogę ją na chwilę położyć, tą deskę? Dokładnie, dzięki, gro. Może najpierw się rozejrzymy. Kurczę, ale to miasto też wygląda całkiem ładnie. Okej. Okay. Zamknięte. Jestem ciekaw, czy stary tryk szkolny myślicie, że zadziałałby? W sumie może by zadziałało, ale szkoda by było tracić amunicję. Okej, okay, tędy nie przejdziemy. Dobra, po cholerę jasno mi ta deska. Pewnie muszę... A, będziemy przechodzić nad tą. Dobra, nie mam sprawy. Odsuńcie się. Nad przepaścią będziemy przełazić. Siema Robin, cześć Netrox, dzień dobry. No dobra, to ładujemy dechę i przełazimy na drugą stronę. Zobaczymy, czy się uda. Umieścimy ją. Powinno się udać. Dobra. Świetnie. Tylko uważaj, jak idziesz, bo tutaj jest dosyć wysoko. No super. No ta deska to nie powiem, że tak 2 na 10 zaraz się złamie, ale okej. Chyba wolałbym... Dobra, najcięższy przeszedł, to już bez problemu. Tamto pewnie spadnie i się zabije. I co, znalazłeś to, po co przyszłeś? Jeszcze nie wiem. O dziwo. Ale kurde... Widok ekstra? Widok jest ekstra. Ta, też się cieszę, że ci się podoba. Mi też się podoba. Chodźcie, tędy. Uff, przeżyłem na szczęście. Jakoś. Hej, dawaj. Mhm. Całkiem sympatycznie. To prawie koniec. Więc skup się. Na rozkaz. Fajnie. Kurde. No i co nas teraz czeka? To już za rogiem, chodźcie. Okej. Okay. Nie zatrzymujmy się, mała. Jak tam stoimy z czasem? 22. Dobra. To jeszcze sekundkę, zobaczymy, co nas tutaj czeka na dole. Już się zrobiło jasno, więc trochę jakoś sympatyczniej zawsze niż w takim mroku biegać. Oczywiście.
Oczywiście ja się rozglądam za jakimiś znajdźkami, ale chwilowo nie ma nic. Także no, całkiem nieźle. Widzę, że jakaś rozmowa o rapsikach. Dobrze, dobrze. Ja z rapsu tylko tak o Hemingwaya. I okazjonalnie jakieś patrzcie inne. Rozkazy świetlików. Sprawdźmy. Okej, tutaj. Żyją. Patrolować miejsce spotkania przez transportowanie dziewczyny do następnej krówki, zagwarantować brak obecności wojska. Powinniście, że dziewczyna jest najedzona i zdrowa i bezpieczeństwo życzę najwyższej rangi. Okay. Jasne. Musi być. Dobra. Czyli dziewczyna jest głównym tym. Dziewczyna jest głównym, główną tutaj naszą kartą przetargową, tylko właściwie cholera jasna o co chodzi w tym wszystkim. Dobra, kolejny kosz do przestawienia, jestem bohaterem koszy. Nie ma co. No, kobiety z drogi, proszę się odsunąć. No, halo moja droga, inaczej nie przejdziemy dalej, jeśli będziesz tak stała mi na drodze. Dobrze. Rapsów nie lubię, Tobi. Nie możesz dołączyć do rozmowy. No ja rapsów tak też niespecjalnie. Znaczy niektóre są spoko, tak jak mówię, niektóre słucham, ale raczej w większości to są kawałki i raczej... Raczej takie, które mało kto zna. Ja to tak czasami mi się wpadnie jakiś klimacik bardziej, czasami mniej, zależy. Ale się nie ograniczam do jednej jakiejś tam konkretnego rodzaju muzyki, zawsze staram się jak najwięcej. Że nie umiem pływać. Wygląda na to, że po prawej jest płytko. Idź za mną. Cieszę się, że Marlin was wynajmie. Co masz na myśli? Wiem, że nie robicie tego za darmo. Dziękujesz nam? To spoko. Tam mi się wydaje, że będzie jakaś znajdźka. Nie wiem dlaczego, wygląda jak miejsce, w którym powinno coś pływać. No nie, gra mnie zbejtowała, nie można przejść. I jak to szle. Dobra. Gdzie one poszły? Gdzieś po prawej tutaj, tak? A, tam są. Nie. Co się stało? Gdzie one chodzą? Dobra, myślę, że do ratusza. To lecimy. Mam tylko nadzieję, że nie będzie na nas czekała jakaś niemiła niespodzianka w tej okolicy. Byłoby sympatycznie, jeśli coś w końcu by poszło tak, jak miało iść. Bez żadnych dziwnych przygód i strzelania. Zobaczmy. Pewnie wszyscy zginęli. Ta, super. Czemu mnie to nie dziwi? Co teraz będzie? Kiedy spotkamy się na zakręcie? A co z nami będzie? Co ty wyrabiasz, Tess? Mój Boże. Może oni, może mieli mapę albo coś, co wskaże nam dobrą drogę. Jak długo chcesz tak brnąć? Tak długo, jak będzie trzeba. Gdzie były te laboratoria? Nie powiedziała. Mówiła tylko, że gdzieś na zachodzie. Co my tutaj robimy? To nie jest nasza sprawa. Co ty wiesz o nas? Albo o mnie? Wiem, że jesteś za mądra na to. Serio? Nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo dawna. Nie, tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec, Tess! Próbowaliśmy. Wracajmy po prostu do domu. Siemano, miodny. Witam, witam. Hej. Ja się nigdzie nie wybieram. Dobry. Była znajdźka, Piotrek? Właśnie nie było, kurde. Nie dało się wejść. Co? To nie było znajdźki żadnej tam. Prędzej czy później musi się to skończyć. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie! Nie dotykaj mnie. O, ja pieprzę. Ona jest zarażona. Serio? Joel. Chcę zobaczyć. Ja nie chciałabym... Masz mi to pokazać. Ciekawe, kiedy się zaraziła. Ale pięknie ją dziobnęło. Ups, tak? Trochę ups. DMC, siema, hej. Dobry nick. Pokaż mi ramię. To ma 3 tygodnie. Mnie ugryzł zaledwie godzinę temu i już wyglądam gorzej. To kurwa nie są żarty, Joel! Musisz zabrać tę małą do tego. To ją ugryzło w trakcie naszej podróży. O kurde. Ekipa będzie wiedział, dokąd ty iść. O nie, 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 nie. To twoja krucjata. A ja nie zamierzam teraz zajmować... Właśnie, że tak! Słuchaj, jeśli jeszcze coś do mnie czujesz, to teraz jest czas, kiedy musisz to udowodnić, więc weź ją do Tomiego. Cholera. O nie. Cholera. Są już. Kurwa. Spróbuję ich jak najdłużej zatrzymać, a wy uciekajcie. Co? Mamy cię tak zostawić? Tak. Nie ma mowy, żebym cię tu zostawił. Nie chcesz, żebym zmieniła się w to coś. Jej paczka. Cudownie. Udało się. Proszę cię. Musisz mi to ułatwić. Jednak jedno całe dobrze zrobione zadanie zawsze pomoże. A może gdybyśmy... Po prostu wpieprzajcie! No. Wynoście się.
Słaba sytuacja. Eli. Kolejna słaba sytuacja. Przepraszam, ja nie chciałam tego. Musimy się zbierać. Kurczę. Szkoda tej pani. Nie wydawała się jakaś super miła. Kozak i w ogóle, ale jest... Bo nie było naszą bohaterką. Szkoda jej, naprawdę szkoda. Zawsze szkoda. Kurwa! Nie wierzę, że to zrobiliśmy! Eli, masz 14 lat! Proszę nie bluździć! Zostawiliśmy ją na pewną śmierć! Trudno, i tak by zginęła. Trzymaj się blisko mnie. Dawaj tego. Jak to pełne? Musimy skraftić. Dobra, czekajcie, jak się kraftowało. Tak, dobra. Skraftujemy sobie apteczki. Bo akurat alkohol mi zejdzie i weźmiemy sobie ten. Świetnie! Także tak, no Eli, masz 14 lat, mogłabyś trochę ogarnąć język. To są moi widzowie, którzy no, mają mnie, a zachowują się o wiele bardziej kulturalnie. Kulturarnie. Okej, okay, super, że tam znajdziemy wyjście, ale aktualnie to niezła rozpierducha się tam robi. Nie wydaje mi się, żeby to było coś... Załatwiła dwóch moich ludzi. Rozumiano. No, zastrzelili ją. Ta... Super. Bardzo super, niech to szlak. Słuchaj, to można by było tu pobiegać. Chciałbym zobaczyć, czy tutaj czegoś nie będzie na końcu. Zaraz tu będą. Wiem, biegniemy. Przydałoby się przyspieszyć, żeby mnie nie dorwali, bo inaczej będzie kiepsko. Przykład, się tak rozglądam. O, tam coś jest. Kurde, udało mi się przebić już. Szybko zbieramy, co możemy. Wiem, wiem. Zbieram towary. Kurde, już są blisko. Uuu, gościu, masz fajną broń. Podoba mi się. Wygląda solidnie, może się przydać. Karabin myśliwski. O nie. Co robimy? Chyba za dużo nam... Joel! Zajmę się tym. Chyba za dużego wyboru nie mamy, bym ci powiedział, moja droga. Szukajmy w korytarzu. Ty, idź sprawdzić tam. No co to było w ogóle, gro? Fajnie, że mi... Głowa nisko. Gra mi pokazuje... Jak to szlak? Fajnie, że mi gra pokazuje, że mogę go chwycić, a potem nagle nie mogę go chwycić, bo się odwraca do mnie jakoś plecami, jakieś dziwne rzeczy się dzieją, co to było? Dobra, moi drodzy, wiecie co mi się wydaje, bo jest już 22.12 i stream trwa 3 godziny akurat, więc taki całkiem dobry 3-godzinny streamek. Niestety bardzo dużo zgubionych klatek, bo aż 16 tysięcy, no i właśnie też z tego względu nie chciałbym za bardzo tu szaleć. I wydaje mi się, że po prostu w tym momencie, tutaj akurat dobrze mi gra zapisała, 7 zgon niestety, no cóż, no tutaj akurat, kurde, no widzicie, chciałem zagrać coś innego niż Uncharted, a kurde, gra od twórców Uncharted i gra jest tak mega Unchartedowa, tylko że z inną, z totalnie fabułą, że ach, no, kurde. Kurde, widać tutaj bardzo właśnie Uncharteda w tej gierce. No ale i tak okej, okay, no nie? Całkiem sympatycznie. Myślę, że akurat takie 3 godzinki na początek dobrze zrobią. Ja niestety, wiecie, trochę słabo się czuję. Proszę bardzo, kiedyś to było, typical Janusz, Avenix.pl, dzięki. Kiedyś to były panie gry, się nie ginęło, tylko się biegało. Nie, oczywiście nie narzekam na to, że ginę, bo wiadomo. No cóż, taką grę ma mechanikę i tyle. I po prostu, no wiecie, trochę się słabo czuję i bym skoczył się już trochę położyć, poleżeć, wiecie, no napić się czegoś ciepłego, odpocząć, mimo wszystko, wybaczcie, że tak, no ale nie czuję się najlepiej, a nie chciałbym was tutaj zamęczać. Dodatkowo właśnie jeszcze ten internet się tak tnie jak małe emo, więc no szkoda by było, żebyście też się męczyli tymi lagami ciągłymi, nie? A tak to myślę, że taki 3-godzinny live'ik całkiem sympatycznie. Dzięki w ogóle, bo słyszałem, że całkiem spora mimo to frekwencja była. Przepraszam, że ta jakoś taka licha. Wiecie, zawsze staram się, żeby było jak najlepiej, jak najładniej, żeby wszystko działało, śmigało, żebyście mogli się razem ze mną dobrze bawić. No ale jak sami widzicie, los chce inaczej i nie pozwala mi specjalnie na to, żeby było cudownie i milutko. No ale okej, okay, także
wszystkim przeziębionym życzę powrotu do zdrowia szybkiego. Wszystkim, którzy byli, nawet na chwilkę, dzięki, że byliście. W czwartek prawdopodobnie się może zobaczymy, ale tutaj jeszcze nie obiecuję. Bardzo możliwe, że w czwartek mnie nie będzie, ale to jak coś jeszcze dam wam informacje, dam wam znać. A jakbym w czwartek miał robić streama, to albo dosyć wcześnie, znaczy nie, wcześniej nie dam rady, to bardzo bym musiał późno zrobić wtedy streama. Także jeszcze będę dawał, jak coś wam znać, co do czwartku. Najwyżej z czwartku się przesunę na piątek i też będzie ok, myślę, wtedy streamek. Także, moi drodzy, dzięki piękne, że byliście, że wpadliście. Mówi Rubik's Skateboard i do kolejnego streamka oczywiście. Bardzo możliwe, że w piątek. Witaminki jak najbardziej, zaraz idę właśnie się ogarnąć. A tymczasem dzięki, że wpadliście i do kolejnego. Pstrykam, więc dajcie znać, jak już usłyszycie pstryknięcie. I trzymajcie się na razie. Cześć, pa, pa. Ja tu już przejdę sobie w stan strzymania. Później zapominam i konsola strasznie chodzi ciągle. O, wyłączę sobie przeglądarkę, świetnie. To nie miało tak wyglądać do końca. Klik.